Dzień dobry. O kurczę. Witam wszystkie panie. Chyba tak. A nie, przepraszam bardzo. Przepraszam. Patrzę dalej, a pod moim własnym nosem ukrywa się osoba męska. Witam w takim razie serdecznie państwa. Cieszymy się, że możemy być z wami na takim wyjątkowym wydarzeniu i otworzyć je. Jesteśmy zespołem kobiet alfa. Alfa Femmes. Czemu nie? Słuchajcie, czemu nie? Czemu to jest kontrowersyjne? Zawsze. No i kto tak mówi? No radiowcy. Przecież za każdym razem się tłumaczę, że wiesz, że po prostu nazywam zespół Alfa Femmes, to od razu wszyscy no ale zadziornie. Ja nie wiem, czy to jest zadziorne. No chyba normalne, nie? Także, no to zaczynamy. Hold on tight, there's no need to die. Burning alive, no more time. Find a place to hide.
Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom jak ta nie będziemy jednak barely alive, ale może w perspektywie paru lat jednak całkiem alive. Karolina Skowron-Baka. Chciałabym w imieniu Akcji Demokracji, wszystkich organizacji partnerskich i naszego grantodawcy European Climate Foundation podziękować paniom, uczestniczkom i uczestnikom za tak liczne przybycie i oficjalnie otworzyć pierwszy w historii kongres Kobiety dla Klimatu. Ten kongres jest kumulacją ponadrocznej pracy Koalicji Kobiety dla Klimatu, składającej się z wielu organizacji ekofeministycznych, z których część też możecie dzisiaj zobaczyć na stoiskach i w kuluarach. Wiele osób pyta mnie, skąd ten pomysł, żeby w jednej sali połączyć kobiety, klimat i prawa zwierząt. Na te pytania odpowiemy podczas wszystkich trzech debat dzisiejszych, więc na razie nie będę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale ten kongres wziął się z marzenia. Z marzenia o tym, że ogromna siła ruchu feministycznego, która ukazała się szczególnie w ostatnich latach podczas naszych masowych protestów w obronie podstawowych praw do samostanowienia, ma wielką moc, którą możemy wykorzystać dużo szerzej. Możemy użyć jej także do tego, żeby działać na rzecz klimatu, na rzecz praw kobiet, przy jednoczesnym wzmocnieniu naszych własnych praw. Bardzo mocno w to wierzymy i to mam nadzieję, że wam przekażemy dzisiaj podczas wszystkich trzech debat. I też dzisiejszy kongres tworzy taką przestrzeń, gdzie ruch klimatyczny, ruch feministyczny i ruch prozwierzęcy mogą się spotkać, mogą prowadzić dialog, mogą zacząć realizować wspólne cele. Za kongresem stoi wysiłek bardzo wielu osób i chciałabym im chwileczkę podziękować, zanim zaczniemy. Przede wszystkim pragnę podziękować całej ekipie organizacyjnej, w tym w szczególności Idze Woźniak, Katarzynie Jaślar, która jest tu na zapleczu, Anecie Kropikiewicz i wszystkim wolontariuszkom, wolontariuszom, którzy są z nami licznie, obecni też w naszych koszulkach, chodzą tutaj po całym wydarzeniu. I chciałabym podziękować ogromnie European Climate Foundation, bez którego to wydarzenie nie byłoby możliwe. Dziękuję również licznym organizacjom partnerskim, matronkom wszystkim, prelegentkom i artystkom. I przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć wielokrotnie nagradzany trójmiejski zespół Alpha Fams, który umili nam też końcówkę dzisiejszego kongresu. Po wszystkich debatach wystąpią jeszcze raz z trzema piosenkami na koniec. I w przerwie, która będzie po pierwszych dwóch debatach, będziecie mogli obejrzeć wystawę Elwiry Stettner zatytułowaną Dla sióstr pozaludzkich. Bardzo zachęcamy. Będzie można też się przejść po stoiskach partnerskich, jak wspominałam. I poczęstujemy was pysznym, wegańskim oczywiście cateringiem. Bardzo zachęcam do zobaczenia tej wystawy. Ona jest tutaj schowana z boku na ścianie, która jest na... Ta ściana, która tutaj prowadzi do głównej sali. To jest wystawa, która eksponuje systemową przemoc skierowaną wobec samic pozaludzkich. Bardzo polecam. I w przerwie, co ważne, też można złożyć podpisy pod projektami ustaw. Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, Europejską Inicjatywą Ustawodawczą dla Bezpiecznej Aborcji i pod inicjatywą Roślinna Szkoła. I zanim zaczniemy, jeszcze garść takich informacji logistycznych czysto. Więc po pierwsze bardzo was zachęcamy do powrotu w miarę na czas na kolejne debaty, bo mamy tu czas ograniczony do 17, więc będziemy zaczynać punktualnie, mimo małego opóźnienia na samym początku. Dlatego też skracam tę wypowiedź. Będziemy też przypominać, o której godzinie co się dzieje na bieżąco, żebyście nie pogubiły się w tym programie. Wszystkie osoby, które są w koszulkach, można zapytać na każdy temat. Jeżeli macie jakieś prośby, potrzeby, pytania dowolne, to można ich łapać. I transmitujemy nasz kongres na żywo na stronie Akcji Demokracji na Facebooku, jak również po wydarzeniu będzie można obejrzeć całość na YouTubie. To chyba wszystko z takich rzeczy logistycznych, więc przede wszystkim bawcie się dobrze. I zapraszam teraz na scenę do dołączenia do mnie Renatę Kim, prowadzącą pierwszą debatę Ekofeminizm, kobiety uratują klimat. Zapraszam. Oraz pozostałe poza mną prelegentki, czyli dr Katarzynę Kasię. Katarzynę Jagiełło. I Natalię Pilguj.
Wolę was mieć na oku. Także będę patrzyła sobie tutaj z boku na was. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam na pierwszej debacie dzisiejszego kongresu. I ona nosi tytuł Ekofeminizm. Kobiety uratują klimat. Nawet nie czy kobiety uratują klimat, tylko kobiety uratują klimat. Znacie wszystkie panelistki, ale przedstawię je jeszcze raz. Karolina Skowron-Baka, dyrektorka Akcji Demokracji i pomysłodawczyni kongresu, prezeska zarządu Animal Advocacy Careers i autorka wychodzącej w przyszłym roku książki Feminizm to weganizm, wydają Krytyka Polityczna. Katarzyna Kasia, filozofka, wykładowczyni i publicystka, prowadzi poranki w Radiu Nowy Świat. Kwiatki polskie w TVP Info, to jest nowe dzieło Kasi. Pisze felietony do pani i do mojego macierzystego Newsweeka, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. I Natalia Pilguj, meteorolożka, badaczka zmian klimatycznych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Katarzyna Jagiełło, działaczka dla przyrody i klimatu, członkini zespołu do spraw edukacji ekologicznej przy Ministerstwie Edukacji. Bardzo serdecznie was witam. Panelistki będą się dzieliły swoją wiedzą i przemyśleniami, jak mamy to zrobić, żeby uratować klimat. Ale chciałabym zacząć od pytania do ciebie, Karolino, jako osoby, która sobie wymyśliła i wymarzyła ten kongres. Co łączy ten temat, co łączy te tematy, klimat i kobiety? Dlaczego w ogóle mamy się w tym kontekście zajmować tą sprawą? Łączy bardzo dużo, ale wskazałabym na trzy najważniejsze elementy, które łączą kobiety z klimatem. Po pierwsze, globalnie patrząc, to kobiety ponoszą największe koszty zmian klimatycznych na świecie. Z bardzo wielu powodów, które mogę może troszeczkę później rozwinąć. Po drugie, to mężczyźni głównie eksploatują zasoby ziemi z racji nierównych panujących stosunków władzy. Mają po prostu tych zasobów większy dostęp, więc ich więcej zużywają. I po trzecie, kluczowe też, kobiety mają znacznie większą świadomość, to pokazują wszystkie badania, znacznie większą świadomość nadchodzącej katastrofy klimatycznej, ale też jej przyczyn, jej skutków dla naszych społeczności oraz dodatkowo czują większą odpowiedzialność za przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Więc to są takie trzy główne elementy, które nami kierowały. I pytanie do naukowczyni Natalia Pilguj. Chciałabym zapytać o to, jak poważna jest ta katastrofa klimatyczna, o której my mówimy. Jak mamy rozumieć te wszystkie ekstremalne zjawiska pogodowe, które przychodzą, my pasjonujemy się nimi przez chwilę, mówimy o tym w tonie grozy, a potem zapominamy i żyjemy tak, jakby nic się nie stało. No, zgadza się, obserwowana zmiana klimatu właśnie powoduje, że te zjawiska ekstremalne dzieją się coraz częściej, czego jesteśmy świadkami choćby teraz, bo w ostatnich dniach doświadczamy fal upałów w Polsce. Także problem jest duży, problem będzie narastać, a w związku z globalnym ociepleniem właśnie występowanie zjawisk o charakterze ekstremalnym, nie tylko fale upałów, ale tutaj też właśnie opady o charakterze nawalnym, czyli takie okresy suszy są przeplatane okresami występowania dużych, intensywnych opadów deszczu, które właśnie powodują lokalne podtopienia, czego też byliśmy świadkami w sierpniu, czy to mowa o Warszawie, czy to mowa o też innych miastach w Polsce. Także to dzieje się na naszych oczach i musimy, coraz częściej nas to zaczyna bezpośrednio dotykać i zaczynamy się tym naprawdę już w końcu przejmować i interesować. Czy ty widzisz to, że naukowczynie, kobiety, badaczki przejmują się tym bardziej, biorą na siebie większą odpowiedzialność za to, żeby alarmować o tych zjawiskach, a może właśnie też zaczynają uczestniczyć w inicjatywach klimatycznych, które mają powstrzymać katastrofę? Kobiety coraz częściej właśnie angażują się w badania naukowe, co właśnie choćby pokazuje udział kobiet w tworzeniu raportów IPCC, bo kiedy powstało IPCC, to w tych pierwszych raportach udział kobiet w gronie wszystkich autorów to było zaledwie 8%. Dzisiaj to jest już na poziomie 33%, jeśli chodzi o ostatnie raporty. Także widać, że kobiety coraz bardziej się angażują i coraz częściej też są dopuszczane do głosu, co bardzo cieszy. Niemniej jednak tutaj ogólnie jako cała społeczność naukowców wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że problem jest ważny i jest poważny i tutaj bym raczej może nie kategoryzowała, kto się przejmuje bardziej. Myślę, że wszyscy przejmujemy się i powinna coraz większa grupa osób o tym mówić i działać w tym temacie. I pytanie do Kasi Jagiełło. Ty byłaś frontmenką, tak to sama określiłaś, walki o zachowanie puszczy. Ja pamiętam, że wiele razy jak rozmawiałam z osobami, które w tej chwili działają na granicy polsko-białoruskiej, także w puszczy, to słyszałam, że
znaczną część tego obowiązku aktywistycznego biorą na siebie kobiety. I chciałam cię zapytać, czy ty też to widzisz, że wśród aktywistów dużą część odpowiedzialności za to, żeby pewne rzeczy były zrobione albo były powstrzymane, biorą na siebie kobiety. I jak to wyglądało z twojej perspektywy i jakie są koszty takiej działalności? Ja widzę tutaj na sali koleżanki aktywistki, co mnie zawsze niewiarygodnie wzrusza. Tak, Puszcza została w dużej mierze ochroniona dzięki kobietom, dzięki dziewczynom. Adam Wejrak określał nas jako, nie pamiętam, jakąś siłę w trampkach. I faktycznie, gdy też spojrzeć na takie kobiety symbole, to gdy mówimy o przyrodzie i zmianach w rolnictwie, mamy Wandanę Shiwę, świat poruszył się kilka lat temu, idąc za nastolatką ze Szwecji. A gdy przyjrzeć się też aktywizmowi, działaczkom, ja coraz mniej lubię słowo aktywizm, coraz bardziej lubię słowo działanie i działaczki, łączy mi się z siłaczkami, to widzę zdecydowaną przewagę kobiet. I to też jest ciekawe, bo aktywizm, działanie społeczne, działanie dla przyrody i dla klimatu może się albo odbywać w taki bardziej sformalizowany sposób, i tu mamy różne organizacje pozarządowe, i nie przeprowadzałam badań, ale mam poczucie, że to jest też takie miejsce, gdzie za sterami w dużej mierze, na przykład w globalnych organizacjach zajmujących się właśnie klimatem i przyrodą, są raczej mężczyźni, a ta taka tkanka pracy jest wykonywana przez kobiety. Ja też, gdy przygotowywałam się do naszego spotkania, zastanawiałam się właśnie nad tym, ileż to zadań leży na kobiecych barkach. COVID cofnął nas ogromnie, jeśli chodzi o wyrównanie różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami. Byliśmy 95 lat od wyrównania sytuacji mężczyzn i kobiet na świecie, a jest nas prawie równo. Teraz to jest 135 czy 9 lat, cofnęliśmy się bardzo. Sytuacja kobiet według badań bardzo się pogorszyła w związku z COVID-em. Okazało się, że mamy mniej dostępu do pracy, mniej dostępu do pożywienia, jeśli chodzi o katastrofy wszelkiego rodzaju. 3 razy więcej mężczyzn się ratuje z katastrof, na przykład takie jak tajfuny, o wiele mniej kobiet. I przy tym wszystkim pomyślałam sobie, że nie dość, że my działamy po prostu bardzo często, wychodząc z tej bardzo głębokiej potrzeby jestestwa, tego środka, tego trzpienia po prostu, którego nie jesteśmy w stanie zagłuszyć. Musimy się zająć feminizmem, wyrównaniem naszej sytuacji globalnie. To jeszcze teraz, ponieważ te intersekcje pomiędzy kobietami, przyrodą a klimatem, a rozwojem lub zwojem gospodarczym, lub po prostu tym, jak żyjemy, jak zarabiamy, są ogromne, no to wielkim kolejnym obciążeniem jest właśnie to obciążenie związane z ratowaniem klimatu i przyrody. Jaka jest cena? Cena jest ogromna. Cena jest ogromna. Z mojego doświadczenia, i tu znowu nie mam badań, ale mam swoje własne obserwacje, kobiety mają bardzo mocną potrzebę współdziałania społeczną i bardzo wiele kładą na szali. Cena, emocje, zdrowie psychiczne. W Puszczy bardzo wiele osób zapłaciło chociażby utratą pracy, ponieważ nawet wracając do Warszawy nie były w stanie oderwać głowy z tego, co było absolutnie najważniejsze w terenie. Więc gdy patrzę też na to, jak na przykład funkcjonuje Greta Thunberg, gdy patrzę na naszą Dominikę Lasotę czy Wiktorię Jędroszkowiak, które wycofały się ze studiów chociażby, myślę sobie, że my robimy ogromne inwestycje. Pytałam o to, bo to była jedna z rzeczy, które najbardziej dotykały mnie w takim bolesnym sensie za każdym razem, kiedy rozmawiałam z osobami pomagającymi na granicy polsko-białoruskiej w Puszczy.
że to są najczęściej kobiety i to sami mężczyźni przyznawali, tam wręcz mieli tyle przyzwoitości, żeby mówić, to one odwalają największą robotę, my jesteśmy tymi bohaterami, którzy wynoszą z lasu, ale one robią wszystko inne. Ale potem słuchałam tych kobiet i one opowiadały właśnie o utracie pracy, o tym, że nie ma kto dzieci odwieźć do szkoły i trzeba prosić sąsiadkę, o tym, że słyszą jeszcze, że no nie taka jest rola kobiety, prawda, tylko powinna jednak siedzieć w domu i gotować dla tego męża, który będzie bohaterem, a ona powinna przywozić te rzeczy, te dzieci ze szkoły. I chciałam ciebie, Kasiu, zapytać, bo też widziałam ostatnio dość absurdalną dyskusję na temat, jedna z uczelni wyższych postanowiła otworzyć studia, na których ma być wykładany ekofeminizm i rozpętała się absolutna jadka i uznano, że to jest w ogóle jakaś pseudonauka i że prawie to są czary mary i wróżby. Dlaczego my powinniśmy traktować ekofeminizm poważnie i dlaczego on jest potrzebny i jakie on może rozwiązać problemy nas jako mieszkańców tej planety? Dzień dobry, bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj brać udział. Dzięki, Karolina, za zaproszenie. Słuchając Kasi i słuchając twojego pytania, Renata, pomyślałam sobie o tym, że ekofeminizm jest potrzebny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby nauczyć się chronić, i to jest to wszystko, o czym mówiła Kasia Jagiełło, czyli ten model, w którym działaczki, aktywistki są wykorzystywane przez inercję innych. To znaczy, jeżeli mamy ten słynny przykład, bardzo taki już klasyczny w psychologii społecznej, że w nocy na osiedlu, wielkim blokowisku słychać krzyki kobiety, następnego dnia się okazuje rano, że została zgwałcona i zamordowana, to wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego nikt nie zaprotestował, i odpowiedź jest prosta, bo myśleliśmy, że ktoś inny zaprotestuje. I jeżeli chodzi o działania aktywistek, to jest właśnie o tym. To jest zawsze ta sama grupa ludzi, którzy będą czy to ratować puszczę, czy na granicy polsko-białoruskiej ratować osoby w drodze, które przechodzą przez zaporę, którym jakoś udaje się przedostać do Polski. I to jest właśnie o tym, że jest ileś, mam wrażenie, na stałe podniesionych rąk, które zawsze się zgłaszają do pomocy. Pytanie, które gdzieś tam bardzo mocno trzeba sobie zadawać i szukać na nie naprawdę odpowiedzi, to jest pytanie, jak to zrobić, żeby tych rąk było więcej. Bo i tutaj przechodzę do tego wątku, wokół którego jest, jak rozumiem, cały dzisiejszy kongres zbudowany, bo to, co się do nas zbliża i w czym właściwie, tak jak powiedziała wcześniej Natalia, już dokładnie jesteśmy bardzo mocno, to nie będzie nas pytało o to, kto się zgadza, kto się nie zgadza, albo kto pomoże, albo kto nie pomoże. To po prostu będzie dotyczyło nas wszystkich. Jakiś czas temu słuchałam dyskusji właśnie o katastrofie planetarnej, podczas której jeden z aktywistów bardzo intensywnie działających na rzecz budowania świadomości ekologicznej powiedział, że jeżeli człowiek na serio i naprawdę dopuściłby do siebie chociażby to, co wiemy z mainstreamowych mediów na temat sytuacji klimatycznej, to właściwie nikt z nas nie powinien tu siedzieć, tylko wszyscy powinniśmy biec i robić, co się tylko da, żeby powstrzymać to, co się dzieje, żeby zaczepiać ludzi na ulicy i mówić, słuchaj, jeszcze możemy coś zrobić, bo jesteśmy w ostatnich chwilach, kiedy jeszcze człowiek może coś zrobić, bo jeszcze mówimy o odwracalności zmian spowodowanych przez człowieka, natomiast ten luksus się nam około 2000, i tutaj naukowcy już skracają ten okres, ale powiedzmy, że około 2050 roku ten czas się skończy, te zmiany zaczną być nieodwracalne i my już naprawdę nie będziemy mogli nic zrobić, tylko będziemy mogli patrzeć na to, co się dzieje. A konsekwencje będą dla nas śmiertelne. I jeśli mówisz o ekofeminizmie, to ekofeminizm jest taką doktryną filozoficzną, ale nie tylko, bo też jest jakimś sposobem działania. Jest czymś, co wyrasta z przekonania o tym, że to połączenie ekologii i feminizmu jest w jakimś sensie organiczne, bo tak samo jak przez setki lat kobiety walczyły o emancypację, o swoje prawa i ta walka wyrastała ze świadomości nierówności, które
wyrastały właściwie wyłącznie z pewnej coraz bardziej petryfikującej się struktury społecznej i walka, żeby to odwrócić, żeby kobiety miały prawa wyborcze, żeby kobiety miały prawo do edukacji, do równego traktowania, ta walka cały czas trwa i tak jak Kasia powiedziała, mamy do czynienia z okresami, kiedy ona postępuje i kiedy udaje się pewne rzeczy odwalczyć, ale potem następują sytuacje regresu, które mogą wynikać z przyczyn od nas całkowicie niezależnych, bo nikt nie planował pandemii. Sytuacja istot nieludzkich, sytuacja wszystkiego, co żyje, jest historycznie bardzo podobna do sytuacji kobiet, ponieważ inne istoty, istoty nieludzkie, również są ofiarą opresji. Żyją w sytuacji, w której są pozbawione praw. I mówię tutaj o całości przyrody, o całości świata, w którym funkcjonujemy. I ekofeminizm wyrasta z przekonania, że pewne strategie wypracowane w walce o prawa kobiet i emancypację kobiet można rozszerzyć na dbanie o rzeczywiste prawa tego wszystkiego, co żyje, czyli prawa całej przyrody, że ona też ma podmiotowość. Podmiotowość kobiet była tak samo kwestionowana i negowana, jak podmiotowość istot nieludzkich w tej chwili. Jeżeli możemy wykorzystać to doświadczenie, które mimo tego, że możemy narzekać na to, że nie mamy cały czas pełni praw, nie zarabiamy tyle samo, co mężczyźni i w systemie patriarchalnym nasza sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż sytuacja mężczyzn, to i tak widzimy pewne osiągnięcia. Widzimy kamienie milowe, które się udało osiągnąć, do których się udało dotrzeć i widzimy takie miejsca, od których już nie ma możliwości cofnięcia się do tego, co było. I to tego samego potrzebujemy, tego samego rodzaju troski, tego samego rodzaju opieki, tego samego rodzaju walki w kontekście wszystkiego, co żyje. Problem polega na tym, że chociaż zawsze w tych sytuacjach walki chodzi o to, żeby jak najszybciej osiągnąć rezultaty, o które nam chodzi, o które walczymy, to w przypadku ochrony przyrody tego czasu jest naprawdę bardzo mało. To, co ja słyszałam i też co instynktownie czuję i słyszałam w twojej wypowiedzi, to jest powtarzające się słowo troska. Czy można powiedzieć, że ekofeminizm to jest troska i dbanie o to, żeby nie tylko mnie było dobrze, tylko właśnie wszystkiemu, co żywe wokół mnie? Tak, bo ta troska potrzebuje przymiotnika i ten przymiotnik jest taki mało pasujący, wydawać by się mogło, do troski, bo ona musi być radykalna. To znaczy my nie możemy sobie pozwolić na taką ciepłą wyłącznie troskę, która jest pielęgnowaniem i hodowaniem, ponieważ wokół każdej pielęgnującej i hodującej osoby, osoby, która rzeczywiście otacza troską środowisko, w którym żyje, mamy świat, który występuje w zupełnie przeciwnej sprawie. To znaczy jest światem, który dąży do aneksji, do zagarniania, do zabierania, do niszczenia. Więc ta nasza troska musi być obudowana drutem kolczastym. Ona potrzebuje naprawdę radykalizmu w tym sensie, że my musimy w pewien sposób zmusić świat do troski o samego siebie, bo patriarchalny kapitalizm, przepraszam, że posługuję się tutaj skrótem, chętnie opowiem, dlaczego tak mówię, później może, ale on jest skupiony na myśleniu aneksją, myśleniu zagarnianiem, myśleniu, które zabiera, a nie daje niczego w zamian, myśleniu, które niszczy. To jest myślenie o dominacji. To jest myślenie o jakichś szczególnych ludzkich prerogatywach, o jakimś uprawnieniu do tego, żeby wszystkim władać. Dlatego ta nasza troska musi być radykalna, bo my mamy bardzo mało czasu na to, żeby przestawić myślenie o świecie na tory troski. A jeśli tego nie zrobimy, no to on po prostu zostanie do spodu wykorzystany, a potem zacznie się bronić w sposób, który zakończy istnienie człowieka na planecie Ziemia. Właśnie, ja was bardzo zachęcam, żebyście dyskutowały też ze sobą, bo we mnie na przykład to słowo radykalne
budzi gorące emocje. Nie umiem ich nazwać, ale może Kasia potrafi nazwać. Co to znaczy radykalna troska? Co to znaczą też radykalne działania? No bo rozumiem, że skoro naprawdę mamy mało czasu, to potrzebujemy radykalnych, szybkich i naprawdę zdecydowanych działań. Co to dla ciebie jest jako działaczki? To może ja zacznę od tego, jak bardzo mamy mało czasu, bo tutaj miałyśmy nieco danych. Mamy globalny budżet emisji. W tej chwili wykorzystaliśmy zdecydowaną jego większość. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć, na czym dokładnie polega kwestia kryzysu klimatycznego, jak bardzo on jest powiązany z przyrodą, jak bardzo radykalnie daliśmy ciała jako gatunek, ale w tej chwili my musimy od tego momentu ścinać rocznie 7% emisji co roku do 2050, żebyśmy mieli 50% szansy na to, że utrzymamy się przy globalnym ociepleniu w porównaniu z epoką przedprzemysłową o 50% szansy. To są, my mówimy o takich, to są radykalne liczby. I zaraz odpowiem na pytanie o radykalną troskę i o radykalną złość, ale ja myślę, że tu chodzi też o to, ja pamiętam kiedyś taką rozmowę, to była rozmowa o pracę, aplikowałam w bardzo ciekawe miejsce i zostało mi zadane pytanie, co jest powodem, i tutaj wymieniono różne nasze nieszczęścia jako ludzkości. Oblałam tę rozmowę w momencie, kiedy powiedziałam ludzka natura, ponieważ to jest kwestia ludzkiej natury. Kasia przed chwilą powiedziała o tym, że gdybyśmy wszyscy sobie zdali sprawę z tego, co się właściwie dzieje, to nie siedzielibyśmy tutaj, tylko pobiegły, nie wiem, przed kancelarię prosić, żeby jednak nie przekazywać 9 miliardów na polskie górnictwo i nie otwierać nowej kopalni, która się właśnie ma otwierać. Ale tak naprawdę, to gdy patrzę na to, co my przeżywamy teraz globalnie, to myślę o systemach wewnętrznych, o systemach zewnętrznych i myślę o tym, że kłania się tu taka jedna niestety bardzo smutna predylekcja naszego gatunku. My nie umiemy w dyskomfort, bardzo trudno. Jakby podstawą naszej egzystencji jest unikanie cierpienia, bólu i wszystkiego, co nieprzyjemne. To jest, jesteśmy tak uwarunkowani, jesteśmy ssakami z naczelnych. Większość, ogromna część tego, w jaki sposób poruszamy się po świecie, nie ma nic wspólnego z wolną wolą, ze świadomym wyborem. I w tej chwili my nie jesteśmy globalnie, ogromna część z nas, wytrzymać, przyjąć świadomości, skali tego, co się dzieje. Jesteśmy rozjechani pomiędzy bardzo takie namacalne problemy, utrzymanie dzieci, życie i świadomość, że robi się coraz goręcej. Ja pamiętam, jak ogromną na mnie kiedyś zrobiła wrażenie teza Paula Virilio, który mówił o machinie prędkości. Gdy podgrzewamy temperaturę gdziekolwiek, wszystko przyspiesza, więc żyjemy w czasach ogromnego przyspieszenia. I jednocześnie tak, gdy obserwujemy sobie na przykład protesty ostatniego pokolenia, to nawet ja, która robiła radykalne rzeczy, zadaję sobie bardzo wiele pytań. Na przykład o to, jaka jest reakcja, bo reakcja w systemie jest. Im bardziej zaznaczamy jedną granicę, tym bardziej pojawia się druga. Im bardziej zaznacza się jakaś jedna jakość, tym bardziej znajduje swój cień. I ten cień może być bardziej lub mniej silny w swojej odpowiedzi. Więc my jesteśmy teraz, według mnie, w takim niewiarygodnie intensywnym tańcu pomiędzy... Aha, jeszcze jedno, ja mam taki apel. Nie dajmy sobie wmówić, że jest więcej cynicznych i negatywnych osób na świecie niż pozytywnych. Czytałam na ten temat ostatnio bardzo wiele badań. Ludzi, którzy szukają porozumienia, jasności działania, szukają pozytywów, jest naprawdę więcej, tylko jest to wielkość mniej widoczna i mniej atrakcyjna medialnie. Tak samo bardzo bym chciała, żebyśmy nie popadały w cynizm, który jest bardzo trudną i bardzo wyniszczającą emocją. A dlaczego o tym? Dlatego, że radykalna troska z moich obserwacji bardzo często wiąże się właśnie z tym takim oddawaniem więcej niż się ma,
Natomiast pamiętam, jak wielokrotnie słyszałam taką krytykę, co też nam dały strajki kobiet, co też nam dały te marsze i tak dalej. Nasza radykalna złość wyrywa kawały nowej rzeczywistości. I nawet jeśli my nie mamy legislacji, która chroni zdrowie kobiet i borykamy się jeszcze cały czas z dostępem do naszych praw, to połączenie tej radykalnej troski, czyli takiej, w której ja stoję, że tak powiem, w prawdzie, nie wypycham, nie odpycham, nie pozwalam sobie na to, żeby zobaczyć, gdzie jestem, bardzo często wyzwala też tę radykalną chęć działania. I chciałabym społeczeństwa, które umiałoby jednocześnie nie zrobić z osób, które działają społecznie, etatystów w jakimś tam stopniu, ale w drugim, kiedy słyszę o radykalnej trosce, od razu chciałabym powiedzieć, że my, kobiety, mamy absolutne prawo, a wręcz nawet taki trochę obowiązek, żeby sięgać do radykalnej złości. Bo my w tej naszej radykalnej trosce, tej chęci objęcia stada, zadbania o najsłabszych. Wiecie, kobiety rzadziej się ratują z tajfunów, dlatego że szukają członków rodziny. Jesteśmy też karane przez system i przez siebie, bo nie ma gorszej rzeczy niż zła kobieta. To jest niewybaczalne, bardzo często także niewybaczalne przez inne kobiety. I to jest też ta chyba strasznie czarna rzecz związana z tym patriarchalnym reżimem. Ja jeszcze tylko powiem wam kilka na koniec cyferek. Mamy w tej chwili 16 systemów, 16 układów przyrodniczych, które są absolutnie krytyczne dla przetrwania planety. Mówimy tutaj o systemach, które wchodzą w granice planetarne. I w tej chwili zagrożonych jest 5 z nich. Dlaczego to takie ważne? Bo to są systemy, które w tej chwili jeszcze cały czas nam równoważą obieg gazów cieplarnianych na planecie i pochłaniają emisje. Ale już 5 z nich przy temperaturze 1,5 stopnia zacznie oddawać. Nie będą tymi układami w systemie, które pochłaniają, czy to emisje, czy nadmierną energię cieplną, którą mamy w systemie, tylko zaczną ją oddawać. I tutaj mówimy o Grenlandii, Antarktyda Zachodnia, wieczna zmarzlina, rafy koralowe, Morze Barentsa. W momencie, kiedy my przekroczymy ten tipping point, punkt, w którym nie ma już powrotu, tracimy jakąkolwiek kontrolę. I o tym też mówiła Kasia. I dlatego tutaj też myślę sobie o połączeniu troski i złości, że kobiety, szczególnie w krajach południa, są tymi, które będą najbardziej tym dotknięte i są tymi, które najlepiej znają się na roślinach leczniczych, najlepiej znają się na ekosystemach i są na przykład odpowiedzialne za to, żeby pozyskiwać wodę i dbać o społeczność. Jeśli to nas ma nie wkurzyć, to już nie wiem, co ma nas wkurzyć. I myślę sobie, że jeszcze o tej radykalnej trosce i radykalnej złości trzeba dać radykalną solidarność i odczarować to słowo. Pomyślę sobie, że patriarchat czyni ziemię poddaną. Tak? To obejmuje kobiety, zwierzęta, przyrodę. A ekofeminizm jest dokładnym odwróceniem tego. Jest właśnie tą troską, jest tą złością. Ale wspominałaś też, że podniósł się raban, kiedy powstał kierunek, tak? Czy pomysł na kierunek właściwie ekofeminizmu. Ale to jest bardzo poważna gałąź nauki. I to właśnie ekofeminizm zbadał te zależności, o których obydwie Kasie już troszkę wspomniały. I pokazał bardzo dobitnie, że kobiety ponoszą większe koszty. No właśnie, chciałam cię zapytać, bo zaczęłyśmy od tego, powiedziałaś, że to mężczyźni przysparzają kłopotów i to oni są odpowiedzialni za sporą część kłopotów, jakie a kobiety ponoszą konsekwencje. No właśnie, jakie konkretnie to są konsekwencje? I wiemy oczywiście, że większą część na globalnym południu, ale przecież nie tylko. No nie właśnie. Tylko. Jakie to są koszty tego, że mamy zbliżającą się, że już jesteśmy w katastrofie klimatycznej? No może w ogóle warto zacząć od tego, że katastrofa klimatyczna i
wszystkie katastrofy naturalne dotykają bardziej osoby ubogie, a kobiety są globalnie w gorszym położeniu ekonomicznym, więc od razu w nie uderza najwięcej tych rzeczy. Ale też ich zdrowie podupada najbardziej z tego powodu, że jeżeli są kurczące się zasoby, a kobieta ma na swoich barkach zazwyczaj w większości kultur świata większość nieodpłatnej pracy domowej, to dochodzą dodatkowe rzeczy. Dochodzi troska o osoby, które chorują dużo bardziej w takich warunkach. O dzieci, o osoby starsze i własne zdrowie, o które trzeba zadbać. Plus dochodzą takie rzeczy jak szukanie wody i innych podstawowych zasobów. Prawie zawsze spada to na kobiety globalnie patrząc. Kobiety menstruują, więc też kiedy nie mają dostępu do wody, kiedy nie mają dostępu do środków higienicznych, to od razu też zdrowie kobiet automatycznie pogarsza się szybciej niż u mężczyzn. I co więcej, też Kasia o tym wspomniała, ratowanie się z katastrof naturalnych. Rzeczywiście jest odnotowywana dużo wyższa śmiertelność wśród kobiet przy katastrofach naturalnych globalnie patrząc, też z powodu różnych norm kulturowych. Na przykład ograniczonej mobilności kobiet w wielu krajach świata. Są takie miejsca na świecie, nie jest ich mało, gdzie kobieta nie może w ogóle opuścić swojego domu bez zgody bądź towarzystwa męskiego członka rodziny, co powoduje, że nie ma jak uciec po prostu przed takimi wydarzeniami. Oczywiście też ratuje wszystkich bliskich, to jest drugi aspekt tej sprawy. No i po prostu całość, więcej obowiązków z jednej strony i większe narażenie na różne te skutki zmian klimatycznych dotykają kobiety najmocniej, bardzo mocno. I też taka globalna dyskryminacja kobiet powoduje, że mężczyźni mają dużo większe prawo do własności w większości rynków świata. To od razu powoduje, że kobiety mają mniejszy dostęp do zasobów naturalnych. Jeżeli nie mają ziemi, nie mają prawa własności, a w wielu krajach na świecie nie mają w ogóle prawa do własności, a jeżeli nawet mają, no to te proporcje są naprawdę ogromne. To jest 37% krajów tak naprawdę ma tylko równość, jeżeli chodzi o dostęp do własności ziemi w przypadku kobiet i mężczyzn. Więc automatycznie przy kurczących się zasobach, przy dostępie wody, tak podstawowy rzecz jak woda, mężczyźni mają dużo większy dostęp do tych zasobów. I co gorsza jeszcze, kobiety mają większą świadomość tych wszystkich zmian, co powoduje dodatkowe obciążenia, dlatego że na przykład globalna pomoc skierowana do tych rejonów świata, które są najbardziej dotknięte katastrofą klimatyczną, jest najczęściej kierowana właśnie do kobiet z tego powodu, że te instytucje wierzą, że kobiety dużo lepiej wykorzystają te zasoby, że będą dbały o całą społeczność, o całe rodziny, nie tylko o siebie. Więc nie dość, że kobiety już czują większą odpowiedzialność, już mają większą świadomość tych zmian, to jeszcze nakłada się na nie dodatkową odpowiedzialność poprzez te programy, bardzo często stawiając je też w roli takiej bezbronnej ofiary, odbierając sprawczość. Więc mimo, że teoretycznie ta sprawczość powinna być większa, bo dostają pieniądze, no to najczęściej jednak te programy są tak ukształtowane, że nie. Więc tym bardziej w tym kontekście współpraca ruchu feministycznego z ruchem klimatycznym jest konieczna, żeby wzmocnić tą podmiotowość. Tak, do kwestii współpracy i tego, co można i co trzeba zrobić, bo to się powtarza w każdej waszej wypowiedzi, jeszcze wrócimy. Natomiast chciałabym ciebie, Natalia, zapytać, bo myślę, że dla bardzo wielu osób taką prostą wymówką jest nie dostrzegać, odpychać od siebie te informacje, prawda? Jak coś jest niewygodne i musielibyśmy podjąć jakieś działania, to lepiej udawać, że tego nie ma albo wypchać to ze świadomości. Jak ty jako naukowczyni radzisz sobie z danymi, które czytasz, interpretujesz i dokładnie wiesz to co mówiła Kasia o naszym czasie, który tak szybko, wszystkie mówicie o tym, że czas naprawdę tyka, zegar tyka i powinniśmy coś zrobić. Jak w ogóle ty sobie radzisz wiedząc to wszystko i jak kobiety badaczki odnoszą się właśnie do tego, co można zrobić, jak w ogóle żyjecie z tym, co robicie? Przyznam szczerze, że wiedza na ten temat nie jest łatwa. Ciężko czasami się pogodzić z tym, o czym słyszymy, a to jak będzie, wiemy na podstawie projekcji klimatycznych, czyli to są takie modele numeryczne, które wyliczają przyszłe koncentracje gazów cieplarnianych i na tej podstawie no, jesteśmy w stanie wskazać, jakie skutki będą te związane. Tych scenariuszy jest kilka, bo nie jest powiedziane, że te emisje będą się utrzymywać w tym tempie, jak to jest obecnie. Miejmy nadzieję, że już będzie tylko lepiej, prawda? Niemniej jednak wiemy, co się może stać w przyszłości i dlatego tutaj bardzo ważne jest
ważna jest ta wymiana informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a pomiędzy osobami, które mogą podejmować jakieś decyzje i mają wpływ też na nasze choćby codzienne wybory, prawda? Bo to wiadomo, że potrzebne są decyzje na wyższych szczeblach, ale oczywiście my swoimi małymi zachowaniami codziennymi też pewną cegiełkę do tego dokładamy, a historia pokazuje właśnie, że w momencie, kiedy odpowiednio się zorganizujemy, to jesteśmy w stanie zapobiec katastrofie, bo nie wiem, czy pamiętacie może historię dziury ozonowej, prawda? A mianowicie naukowcy już w latach 70. zaczęli komunikować, że coś się dzieje, że faktycznie no, zaczyna być tego ozonu stratosferycznego coraz mniej i że problem może stanowić duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. No ale w związku z tym, że podjęto odpowiednie kroki, protokół montrealski z 1987 roku, który właśnie spowodował wyeliminowanie emisji freonów, poskutkował tym, że dziura ozonowa już przestała rosnąć, a nawet w ostatnich latach mówi się o tym, że zaczyna ona się stopniowo odbudowywać. Także to jest taka historia, która może nas trochę inspirować, ale też przypomina nam o tym, że jak chcemy, to naprawdę potrafimy. Więc myślę, że ciężko jest czasem... Czasem jesteśmy trochę przytłoczeni, prawda, tym, co słyszymy, że faktycznie no, sytuacja jest dosyć nieciekawa, ale spójrzmy na to, że jeśli faktycznie się zorganizujemy, jeśli odpowiednie akty prawne będą nas obowiązywać i względem też gospodarki, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Tak, no dobrze, to w takim razie co powinno być zrobione w najbliższych latach? To znaczy jakie konkretne działania? Skoro byliśmy w stanie poradzić sobie jakoś tam, czy zapanować nad dziurą ozonową, jaki jest teraz najpilniejszy problem i jakie powinny być działania? No zdecydowanie tu chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla, także tutaj pewnie nic przełomowego nie mówię, bo jest to rzecz, którą my wiemy, ale tak naprawdę tutaj może jest potrzeba wprowadzenia jakichś bardziej restrykcyjnych ograniczeń w tym zakresie. Przyznam się szczerze, że też ja badam procesy fizyczne w atmosferze, więc też nie do końca może czuję, że jakieś działanie będzie najbardziej efektywne, bardziej z perspektywy takiej fizycznej. No uważam, że po prostu ograniczenie emisji, tyle i aż tyle. Czy któraś z was? My mamy bardzo wiele regulacji. Co i rusz mamy nowe porozumienia, które regularnie czasem dają nam chwilę takiej nadziei, że się udaje, a później mamy nieoczekiwane łabędzie zagłady, które powodują, że się cofamy. W tej chwili emisje związane chociażby z wojną w Ukrainie, emisje związane z szeregiem konfliktów, to są emisje, których na przykład nie wliczaliśmy. My mamy taką wielką dyskusję o optymizmie i pesymizmie klimatycznym i wielką sztuką jest znalezienie równowagi pomiędzy jednym a drugim, bo co i rusz pojawiają się takie dane, które pokazują, że pewnych rzeczy nie doszacowaliśmy, szczególnie związanych na przykład z naturalnymi emisjami metanu, który jest bardzo silnym gazem cieplarnianym. To, co możemy zrobić, jest taki film sprzed wielu lat, można go jeszcze obejrzeć, nazywa się Nowy Początek, Arrival. Sytuacja, w której pojawiają się kosmici, czarne obeliski w kilkunastu miejscach na Ziemi i trzeba coś z tym zrobić. Nie wiadomo, czy to zagrożenie, czy to szansa, czy to, nie wiem, wielki broadcasting ziemskiej telewizji na kosmiczną skalę. I mamy tam piękne studium tego, co mamy w tej chwili. Jedna planeta Ziemia, to jest jedna niebieska kulka z jednym oceanem pokrywającym 3/4 planety. Jedno wyjątkowe, żywe stworzenie, które mogło się pojawić, na nim mogło się pojawić życie tylko wyłącznie dlatego, że ten globalne ocieplenie zaistniało, bo tylko i wyłącznie dzięki temu, że my mamy atmosferę, która chroni gazy cieplarniane, w ogóle mogło się u nas pojawić życie, a nie kosmiczny wiatr, który by nam to życie wywiewał. Więc to, co moim zdaniem musimy zrobić natychmiast, przestać być technicznymi bibliotekarzami rzeczywistości i mówić klimat i przyroda. Jest planetarny układ, mamy kryzys planetarny. Przyroda, układy przyrodnicze to jest największy sojusznik. Słuchajcie, ocean to jest ile? 90%? Ocean wytwarza 50% tlenu, absorbuje 25% dwutlenku węgla.
i pochłania 90% naszego nadmiernego ciepła. To znaczy, że w momencie, kiedy ten ocean się nasyci, to wszystko odda. My, cała nasza planeta miała bardzo zrównoważony układ, dopóki nie zaczęliśmy dodawać emisji z kopalin, kiedy wpadliśmy na to, że można spalać ropę, węgiel i dzięki temu produkować szybciej, więcej i żyć wygodniej. I to, co musimy zrobić, to tak. Po pierwsze, dogadywać specjalistów od klimatu i atmosfery ze specjalistami od układów przyrodniczych. Wielkim zagrożeniem jest to, że często to, co jest proklimatyczne, niekoniecznie jest proprzyrodnicze. Prosty przykład w rolnictwie, chociażby orka. Jeśli mamy na przykład uprawę bezorkową, która pozwala nie naruszać gleby, więc też zachowywać węgiel, który jest tam przechowywany, nie może być to orka, która polega na wykorzystywaniu herbicydów i glifosatu, bo tutaj mamy z kolei spadek różnorodności biologicznej, umierają nam owady i mamy poważny kłopot. Więc całościowe, kompleksowe podejście. To się zaczyna dziać. Już mieliśmy teraz kolejną konferencję, gdzie naukowcy od przyrody i klimatu pod egidą ONZ-u się spotkali, zaczęli razem pracować. Trzeba teraz tylko tego więcej, bo my bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Okazuje się, że na przykład rozwiązanie, które myśleliśmy, że jest świetne, okazuje się nie takie, a na przykład ostatnio odkryliśmy, że lasy świetnie pochłaniają metan w związku z mikroorganizmami, które żyją na ich korze. Nie mieliśmy o tym pojęcia. Więc my się trochę teraz tak czasami plączemy, nasadzać lasy, nie nasadzać. Okazuje się, że okej, nasadzać, ale tutaj nie nasadzać na północy. Mamy bardzo wiele rzeczy, które powinniśmy usiąść, przegadać i ujednolicić. Do tego polityka. Konflikty. Najczelnym pytaniem, jakie teraz usłyszy jakakolwiek osoba zajmująca się klimatem i przyrodą, będzie: a co z Indiami i Chinami? I to jest ten whataboutism, który nas po prostu rozkłada na łopatki. Nie poradziliśmy sobie z bardzo wieloma globalnymi problemami do tej pory. Żyjemy też tutaj w Europie w takim dziwnym układzie, że jednocześnie my się podgrzewamy bardzo szybko i nasze układy tutaj pogodowe bardzo dynamicznie się zmieniają, a jednocześnie na przykład nasze emisje nie są liczone dogłębnie, ponieważ przynieśliśmy bardzo wiele naszej produkcji do globalnego południa, na wschód, więc ujednolicenie, takie stanięcie, znowu ja lubię to stanięcie wprawdzie, ale takie bez po prostu takiego wyrzekania się i pokazywania palcem gdzie indziej, policzenie co, kto, gdzie i jak. I to są wszystko takie, wiecie, to są etyczne bardzo często postawy. I to są to co my mamy w tej chwili i taka niezborność w znajdowaniu rozwiązań bardzo często, to jest naprawdę pokłosie tego, jak my wybraliśmy sobie żyć. Takiej nieufności pomiędzy państwami i nami jako ludźmi. Więc to są takie wyzwania. Ja bardzo często na przykład widzę technooptymistów, którzy mówią, przyjdzie jakaś technologia i nas ocali. Nie sądzę. Nie sądzę. Mamy za skomplikowany układ, żeby to się mogło wydarzyć. Ale tak, ścięcie emisji i jednocześnie bardzo intensywne kupowanie nam czasu i wszelkie działania, które mogą pozwalać te emisje wręcz wychwytywać. I tutaj też znowu nie mówimy o tych wielkich maszynach, które mają wychwytywać dwutlenek węgla z powietrza, bo ich obsługa w tej chwili, jeśli chodzi o zużytą energię, jest większa niż to, co są w stanie pochłonąć. Więc wielkie wyzwanie, a technicznie tak, ściąć wszystko do zera. Jeśli można, to chciałabym bo to są rzeczy, które są oczywiste dla naukowców, dla ekofeministek, dla ludzi zajmujących się przyrodą, działaniem. Jak sprawić i jak o tym mówić, żeby to były sprawy oczywiste dla wszystkich? Dlatego, że mam takie poczucie, że dopóki nie będą oczywiste dla wszystkich, to zawsze na końcu tego łańcucha znajdzie się jakiś polityk z PSL-u albo z innej konfederacji, który powie, że mój wyborca, mój elektorat tego nie chce i cokolwiek uda się wypracować, to zostanie wyrzucone do kosza. Żebyśmy mogli cokolwiek wszyscy zrobić, ludzie muszą zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje i w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim punkcie. Więc jak o tym opowiadać, aby dla wszystkich stało się oczywiste i nie było takiej możliwości, że na koniec ktoś wywróci ten stolik i powie, że mój elektorat tego nie chce i w związku z tym tego nie zrobimy.
gdyby ktoś wiedział, jak to zrobić, to byłoby to najprawdopodobniej warte co najmniej pokojowej, a może i planetarnej Nagrody Nobla. Natomiast wiesz co, ja myślę, że to jest o tym, nie o tym, co naukowcy mówią, tylko to jest o tym, co ludzie chcą usłyszeć. A nikt z nas nie chce słyszeć, że słuchajcie, fajnie się tu bawimy, w ogóle jest bardzo miło, ale ceną, którą za to zapłacimy, jest to, że nasz gatunek nie przetrwa. To jest taki rodzaj informacji, którą naprawdę jest cholernie trudno przyswoić. Właśnie o tym mówię. Bo gdybym, jak przejść poza te granice? To jest coś takiego, czego nie da się opowiedzieć. Znaczy, to można powtarzać, to można pokazywać przykłady. Można zacząć tak, jak zaczęła Natalia, od tego, że mamy falę upałów we wrześniu. Tak, gorącego września nie było jeszcze w historii pomiarów, a on jest prawdopodobnie jednym z najchłodniejszych jesiennych miesięcy, jakie w ogóle przeżyłyśmy w życiu. I mimo tego, że my tego doświadczamy, że to przypada nam w udziale, no to zawsze wyjdzie ktoś, jak ostatnio taka piękna była wypowiedź pana byłego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, który powiedział, że no, że to jest właśnie normalne, że się raz robi cieplej, raz jest zimniej, są cykle klimatyczne. Oraz żniwa w połowie lipca i też to jest są wszystko, normalne. I to, prawda? Że teraz na Mazowszu się zbiera, się kosi pola w nocy, bo w dzień jest za gorąco, też jest normalne. A to są wszystko bzdury. Te bzdury wynikają z mechanizmów obronnych. One wynikają z tego, że dużo gorzej wyglądałby nasz świat i dużo gorzej byśmy się jako społeczeństwo czuli, gdybyśmy sobie powiedzieli, ej, to zależy od nas w ogromnym stopniu, zróbmy z tym coś, bo potem będzie za późno. Lepiej jest sobie pomyśleć właśnie o tym, że to są cykle niezależne od nas, no bo jeżeli coś jest niezależne od nas, no to możemy to znieść, ale nie mamy na to wpływu, więc skoro nie mamy wpływu, to nie wymaga od nas zaangażowania. Możemy sobie odpuścić i zająć się czymś innym, na przykład podkręcić klimatyzację, nie zastanawiając się nad kosztami środowiskowymi tego, że u nas tutaj wewnątrz będzie chłodniej niż na zewnątrz. I to jest to, o czym mówiły i Natalia, i Kasia, czyli mamy ten taki konflikt, można byłoby powiedzieć, dwóch rodzajów narracji. No bo z jednej strony, jeżeli Natalia mówi o tym, że to się jeszcze da ogarnąć, że nie jest tak źle, że z dziurą ozonową sobie poradziliśmy, więc ludzkość nie jest taka kompletnie głupia i w związku z tym mamy jakiś instynkt samozachowawczy i na koniec to on ma nas uratować. No ale z drugiej strony to nie jest ratowanie świata w klimacie hollywoodzkiego superbohatera, który powstrzymuje zagładę ludzkości na 5 sekund przed tym, zanim ona nastąpi. I myślę, że to też jest jakiś taki ważny element tej refleksji ekofeministycznej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że procesy mają swoją naturę i że one po prostu muszą trwać i że się tutaj niczego na 5 sekund przed nie zatrzyma, bo po prostu będziemy już za daleko w tych procesach. I ten, oczywiście to, co Natalia mówi, jest łatwiejsze do usłyszenia, no bo myślimy sobie, dobra, jesteśmy mądrzy, okej, odetchnijmy z ulgą, dziura ozonowa już prawie jej nie ma, jest ludzkość nie jest taka głupia, no ale z drugiej strony widzimy, że do ludzkości nie docierają podstawowe informacje dotyczące świata, w którym ta ludzkość żyje. Dlaczego nie docierają? Dlatego, że nie chcemy, żeby docierały, znaczy ja nie chcę, nikt nie chce, bo to są niemiłe rzeczy i w ogóle dlaczego ja mam żyć i jeszcze oprócz tych wszystkich brzemion, które dźwigam na swoich barkach, jeszcze mam sobie dorzucać to generalne, że nie wiem, czy moje wnuki, jeżeli będę miała jakieś wnuki, w ogóle będą ugotują się żywcem od razu, czy jeszcze będą chwilę w stanie pożyć na tym coraz gorszym, coraz trudniejszym do życia świecie, no bo konsekwencje zmian klimatycznych, o których tutaj mówimy, też obejmują migracje klimatyczne, obejmują gigantyczne ruchy ludności, obejmują w konsekwencji wojny, no bo te części świata, w których panuje dobrobyt, będą chciały się bronić przed napływem tych ludzi, którzy będą musieli opuszczać miejsca, w których temperatura po prostu będzie i brak wody będzie sprawiał, że tam się nie da żyć. Także czekają nas oprócz tych prognoz naukowych jeszcze wszystkie społeczne, polityczne konsekwencje tego, co się wydarzy. I to, co Kasia mówiła o tym, że uczeni od przyrody i uczeni od klimatu się ze sobą spotykają, zaczynają rozmawiać, że to się być może przekłada na jakieś działania polityczne, to też jest pod znakiem zapytania, no bo nawet jeżeli się uczeni ze sobą dogadają, bo mówią tym samym językiem, no to politycy będą, tak jak ty mówisz, myśleli sobie raczej
słupkami poparcia, sondażami, wynikami wyborów. I to jest trochę tak, czy głosowałybyśmy na polityczkę, która by przed nami stanęła i powiedziała: słuchajcie dziewczyny, no koniec kupowania nowych ubrań. Po prostu Polska będzie krajem, w którym się ubieramy tylko w second handach od jutra. Nie ma nowych ciuchów. No to natychmiast, gdyby wyszła inna polityczka i powiedziała: słuchajcie, wszystkie nowe ciuchy będą dostępne i to jeszcze w niższych cenach, żebyście mogły kupić ich jeszcze więcej, to jak sądzicie, która z nich dwóch miałaby większe szanse w wyborach? To są bardzo, wydawać by się mogło, proste rzeczy, ale my żyjemy w świecie, który jest światem konsumpcji. I Françoise Dobon na przykład pisała o tym, że dopóki będziemy mieć kapitalizm, dopóty nie będzie rzeczywistej troski o planetę. Bo kapitalizm jest oparty na logice eksploatacji i gromadzenia. A to gromadzenie polega na tym, że odbieramy. Odbieramy sobie nawzajem, odbieramy przyrodzie. W związku z tym to jest tak, że dopóki nie zanegujemy, nie zakwestionujemy tej podstawowej kwestii, no to jakbyśmy tego nie tłumaczyły i jakbyśmy o tym nie opowiadały, to się nie zmieni. Tylko że problem polega na tym, że być może rzeczywiście to jest słuszna teza, że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. Tylko nigdy w historii ludzkości ta teza nie była tak łatwa do zilustrowania tym, co się po prostu dzieje. Tak, bo wspomniałaś, Kasiu, że my nie chcemy tego słyszeć i to mnie zainspirowało, podobnie jak twoje pytanie, do pewnej refleksji, bo socjologia pokazuje jednak, że większość ludzi nie ma ochoty być straszona. Znaczy, że wtedy po prostu zamyka się całkowicie na przyjmowanie komunikatów i może czymś, co mogłybyśmy rozważyć jako działaczki, jest pokazanie raczej korzyści. Na przykład badania, które sprawdzały, jak działają różne kampanie przeciwko tytoniowi, przeciwko paleniu papierosów, dosyć wyraźnie pokazały, już wiele lat temu co prawda, ale pokazały dosyć wyraźnie, że tam, gdzie straszono nowotworami czy innymi chorobami, no to raczej osoby odwracały głowę i nie za bardzo się tym kierowały, mimo że na opakowaniach nawet się pojawiają takie znaki. Natomiast wtedy, kiedy zaczęto pokazywać korzyści, już rok po rzuceniu palenia będziesz czuć się tak, już 2 lata później będziesz, odzyskasz to i tamto, to zaczęło to odnosić dużo większy skutek. Może to jest jakiś kierunek. Nie mówiąc o takich kongresach jak ten jednak, gdzie możemy łączyć różne ruchy ze sobą, żeby połączyły siły, żeby zaczęły działać razem w tym kierunku, bo może wtedy mamy trochę większą szansę. Ja też przepraszam, na początku nie powiedziałam, jak otwierałam kongres, że mamy bardzo ograniczony czas debat, bo widzę, że pojawiają się pytania, różne uwagi u różnych osób. Będziemy zapraszać bardzo do kuluarów z tymi pytaniami, bo inaczej się po prostu nie wrobimy z programem kongresu. Także też kończę swoją wypowiedź, żebyśmy się znali. Tak, a ja cały czas chciałabym od was chociaż cienia nadziei, cienia pomysłu, co tak naprawdę, bo każda z was na swoją rękę powiedziała, że musimy to zrobić, musimy chociażby pójść przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam protestować. Ale z drugiej strony widzimy dzieciaki z ostatniego pokolenia, które robią co mogą, żeby alarmować świat. Jedyną reakcją jest albo policja, która ściąga ich z jezdni, albo kierowcy, którzy atakują ich gaśnicami, albo wzruszenie ramion, albo to zdanie: no ale co oni chcą powiedzieć i w ogóle o co chodzi i właściwie czemu ma służyć ta akcja? I zastanawiam się, czy wy jako działaczki, czy macie pomysły na konkretne działania, które byłyby przekonujące, które by otwierały oczy, które by rzeczywiście popychały sprawy do przodu i które zdjęłyby to poczucie, że oto dzieje się coś radykalnego przez grupkę oszołomek ekofeministek jest robione, czy dzieci z ostatniego pokolenia. Jak to zrobić, żeby to były po prostu działania, które otwierają oczy i które rzeczywiście stawiają ludzi przed koniecznością zobaczenia: słuchajcie, mamy katastrofę i jeśli nie będzie coś zrobione, to będzie koniec świata, naszego świata, naszej planety. Może naukowczyni. Na pewno jeśli chodzi o środowisko naukowców, to bardzo często naukowcy, nie chcę oczywiście uogólniać, ale często zdarza się, że
wiemy, badamy, ale też nie wychodzimy często z inicjatywą popularyzacji nauki. Nie mówię oczywiście o wszystkich, bo jest bardzo duża grupa ludzi, która zajmuje się popularyzacją nauki. No, mówię tutaj oczywiście o naukowcach i jest to bardzo, bardzo ważne. Czasem jest to trudne, bo w momencie, kiedy staramy się mówić o zmianach klimatycznych, no, spotykamy się z bardzo różnymi reakcjami społeczeństwa. Czasem jest to też dla nas obciążające w pewien sposób, prawda? Także to też tak... pewien obowiązek też na nas spoczywa, aby takie rzeczy robić. Także ja tutaj wśród kolegów, koleżanek zawsze zachęcam, aby jednak starać się brać udział w takich wydarzeniach i innych właśnie, bo to jest okazja właśnie, kiedy naukowcy mogą kilka słów też powiedzieć, ale myślę, że to jest jeszcze taki element, na którym warto pracować. Chociaż widzę, że idzie to już w coraz lepszym kierunku. Jeszcze kilka lat temu zawsze jak komuś się przedstawiałam, mówiłam, czym się zajmuję, to ktoś się mnie pytał, czy klimat się w ogóle zmienia, czy to prawda. Dzisiaj pytanie, jakie słyszę, czy już jest naprawdę tak źle. Także widać, że ta odbiór społeczeństwa zaczyna się zmieniać, ale jeszcze dużo przed nami. No w kontekście mojej działalności to jest na pewno działalność naukowa, a z uwagi na to, że każdy z nas w swój sposób może dołożyć cegiełkę do tego, myślę, że każdy z nas musi znaleźć swój sposób, który może się do poprawy tej świadomości przyczynić. Jak ja bym chciała wiedzieć. Jak ja bym chciała wiedzieć, naprawdę. Dwie dekady temu usłyszeliśmy, że już jest czas końca wielkich narracji, a ja mam poczucie, że my właśnie do tych wielkich narracji bardzo potrzebujemy wrócić. Mam takie poczucie, że to, co... Ja ostatnio bardzo śledzę Marcina Napiórkowskiego, właśnie niedawno wczoraj napisałam do niego, nie znam człowieka, ale napisałam z prośbą, żeby odpowiedział mi na pytanie. W jednym z rozmów z nich przeczytałam, że była szansa w latach 80. Stany Zjednoczone i przemysł dostały papiery naukowe i chciano zająć się kryzysem klimatycznym na serio, a wtedy myśmy się wyzwolili. Żelazna kurtyna runęła, no i pomysł na to, że mamy teraz się ograniczać i przykręcać kurka, trochę był nieadekwatny do sytuacji i do energii, jaka była potrzebna. Jesteśmy w bardzo podobnym momencie. My mamy tętniące serce świata w Afryce, ogromną populację, mamy globalne południe i to, co powinniśmy chyba zrobić, no ja zawsze będę wracała do tych kwestii społecznych, no bo obcięcie emisji to, wiecie, to są techniczne zagadnienia. Uważne policzenie, co, gdzie, jak, gdzie zamykamy, mnie się marzy globalna rada, gdzie po prostu jesteśmy w stanie dystrybuować środki i decydować bardzo uważnie, gdzie obcięcie inwestycji na przykład związanych z nową kopalnią węgla będzie rekompensowane globalnie z wyrównaniem stanu finansowania pomiędzy poszczególnymi graczami. A druga to po prostu no właśnie bardzo gruntowne przemyślenie. Ja nie mówię o redystrybucji, ale mówię, że trochę trudno, będzie nam bardzo trudno faktycznie dokonywać takich wyborów, gdzie my jesteśmy w tym kawalątku świata, który ma bardzo o wiele więcej komfortów w dokonywaniu różnych wyborów niż w dalekich miejscach. I pamiętam taką kluczową dla mojego życia rozmowę, gdzie małej populacji próbowałam pokazywać, jaki rozmiar ryb powoduje, że już są bezpieczne do połowu, żeby mogła się odnawiać populacja i spędziłem kilka godzin rozmawiając z lekarzem, który tłumaczył mi, że głodni ludzie nie mają komfortu wyboru, jakiej wielkości rybę będą pozyskiwać i że głodni nie uratują przyrody, więc myślę, że tutaj traktaty międzynarodowe, takie naprawdę i powrót do wiecie co, bo my jesteśmy teraz bardzo przetargani też przez życie i trochę nam już trudno uwierzyć w czystość intencji bohaterów.
Ja oczywiście wiem, że mam bardzo wiele takich romantycznych tutaj wizji, ale marzą mi się te układy powojenne, kiedy my mieliśmy takie bardzo mocne przekonanie, że już nigdy więcej nie dopuścimy do kolejnej takiej wojny, do kolejnego takiego konfliktu, powymyślaliśmy globalne instytucje, które przedtem w ogóle nie istniały. Wiele z nich się skompromitowało, ale marzy mi się powrót ogromnej, zdeterminowanej klasy ludzi, którzy odnowiliby w nas wiarę, że są wśród nas ludzie, którym naprawdę zależy, są sprawczy i umieją. I w tej chwili wydaje mi się, że oprócz tych technicznych rozwiązań, to my bardzo potrzebujemy jakichś kosmicznych negocjatorów, mediatorów, ludzi, którzy są w stanie pokazywać wyjścia przy wielkim światowym negocjacyjnym stole, bo reszta, bardzo wiele rzeczy, no to jest kwestia już po prostu aplikowania konkretnych narzędzi. Ale to, co ja identyfikuję jako największy problem, to jest właśnie to dogadanie się, bo jeśli, nie wiem, zamykamy jakąś inwestycję tutaj, to co dalej? To jest dla mnie ten wielki społeczny, globalny stół, z ludźmi, którzy tam siadają i mają mandat na te rozmowy. Czy to jest do zrobienia w globalnej dezinformacji z agentami Putina zamkniętymi w dwóch wieżowcach, którzy zatruwają świat propagandą? Ja tutaj chciałam tylko powiedzieć, że te takie pierwsze globalne rady, takie jak Liga Narodów, czy Rada Intelektualistów przy Lidze Narodów, w której zasiadał i Einstein, i Kiri Skłodowska, i Bergson, to były organizacje, które powstały po I wojnie światowej. Tym, co zapewniło światu równowagę i pokój po II wojnie światowej, było to, że zapadła nad światem żelazna kurtyna i rozpoczął się wyścig zbrojeń. Czyli jakby nie podzielam entuzjazmu co do tego, że mogą powstać jakieś globalne rady, które sprawią, że ludzie zmądrzeją albo że ktoś zacznie słuchać naukowców, bo jeżeli nie słuchano Einsteina, Bergsona i Kiri Skłodowskiej, to jakby małe są moje nadzieje tutaj. Tym, co zapewniło światu niesprawiedliwą, krzywdzącą, ale jednak równowagę i pokój, było to, że ludzie się ze sobą zaczęli ścigać, kto będzie miał lepszą bombę atomową. I być może paradoksalnie przy całym okrucieństwie tej historycznej narracji, która jednakowoż jest po prostu oparta na faktach, może gdzieś tutaj trzeba szukać rozwiązania. To znaczy może my powinniśmy sobie uświadomić, że musimy znaleźć taką równowagę, która będzie wymagała od tej części świata emitującej ograniczenia tych emisji w imię tego, żeby one nie zaczęły rosnąć gdzie indziej. Może to jest ten kontrakt, którego potrzebujemy. Jeśli chodzi o twoje pytanie, Renata, czyli to pytanie o to, co każdy z nas może zrobić, no to tu się zgadzam z Natalią w pełni. To znaczy każdy z nas ma swoją przestrzeń działania, w której stara się mówić o tym wszystkim, co nam grozi i mówić o tym wszystkim, co możemy zrobić. I rzeczywiście ten przykład z książki Marcina Piorkowskiego Naprawić przyszłość o tym, jak blisko było porozumienie klimatyczne w latach 80. i jak nagle właśnie przez to, że rozpadła się żelazna kurtyna, musiało ono zostać zawieszone, jest bardzo pouczającym przykładem. My mamy dostęp do informacji jak nigdy, dlatego ogromna odpowiedzialność spoczywa na tych wszystkich, którzy mówią, którzy mają dostęp do mediów. Mamy zasięgi, jesteśmy w stanie mówić do ludzi o sprawach związanych z katastrofą planetarną. Możemy, no właśnie, popularyzować naukę, mówiąc o tym, co naukowcy już od dawna wiedzą, w sposób, który będzie przystępny. Możemy o tym pisać piosenki, robić filmy, możemy o tym mówić od rana do wieczora, możemy zapraszać ludzi nauki do mediów, żeby oni też o tym mówili. Na mnie ostatnio gigantyczne wrażenie zrobiła historia profesora Szymona Malinowskiego, który miał iść do śniadaniówki jednej ze stacji telewizyjnych, żeby opowiedzieć o, chyba to była najcieplejsza wiosna wtedy w historii pomiarów, i w przeddzień zadzwoniono do pana profesora, żeby jednak nie przychodził, bo to jest za smutne, a ludzie nie chcą takich rzeczy słuchać przy śniadaniu. Chcieliby coś lżejszego, jakiegoś fajniejszego.
Więc ja bardzo bym chciała, żeby media sobie zdały sprawę z odpowiedzialności i z tego, że ich rolą nie jest wyłącznie bawienie, ale również uczenie. I że to, jak ludzie żyją, w ogromnym stopniu zależy od tego, jaki jest ten przekaz. I oczywiście, że mamy globalną dezinformację, że mamy farmę troli, że mamy fake newsy, ale wierzę, że akurat w przypadku opowieści o katastrofie planetarnej one są o tyle bezzębne, że po prostu widzimy, co się dookoła nas dzieje i zdajemy sobie sprawę z tego, że stan wody na Wiśle wynosi 29 centymetrów dzisiaj. To jest coś niewiarygodnego. Czy 26, czy jeszcze spadło, to jest 29. Także to jest po prostu coś przerażającego, jeżeli się nad tym zastanowimy. I tego, jak mi się zdaje, nawet żadna opowieść pana prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że latem ma być ciepło, a zimą ma być zimno, no nie przekreśli. To są po prostu fakty, z którymi każdy z nas się konfrontuje. I będę miała pytanie do Karoliny, w pewnym sensie zamykające naszą dyskusję, bo ja bym nie chciała, żebyśmy stąd wyszli i wyszły z poczuciem, że po prostu, że się nie da. I rysujecie rzeczywiście możliwości. Ja chciałabym cię, Karolino, zapytać, co może zrobić, jakie są plany dla tej koalicji, o której mówiłaś, otwierając dzisiejszy kongres? I co i jak według ciebie i według tego, co zamierzamy tutaj zrobić, kobiety mają uratować planetę? To jakie są plany, będzie zależało od uczestniczek tutaj, bo to jest zaproszenie do dialogu. Ale ja jednak wciąż bardzo mocno wierzę w siłę społeczną. Natomiast wyzwanie, które widzę i na które odpowiedzią jest też ten kongres, jest trochę taki, że mimo że jest wiele wspaniałych działaczek, to jest tak, że każdy sobie, ruch feministyczny sobie, ruch klimatyczny sobie, ruch prozwierzęcy sobie, ruch demokratyczny, prodemokratyczny sobie, podczas gdybyśmy połączyli siły i adresowali równolegle pewne rzeczy, to nasza skuteczność byłaby znacznie większa. Bo jeżeli mówimy o przemocy, jeżeli mówimy o opresji, to adresujmy ją jednocześnie. Ta opresja trwa równolegle i się zazębia, i jest krzyżowa. I taki przykład może na koniec, dający nadzieję, płynie z Grecji, gdzie przez wiele lat ubolewał ruch feministyczny nad skalą przemocy domowej, gigantyczną skalą przemocy domowej wobec kobiet i dzieci. Równolegle ruch prozwierzęcy zajmował się nie do opisania skalą znęcania się nad zwierzętami, które towarzyszą w domu, które są też częścią rodziny. I w końcu działaczka wpadła na to, żeby spotkać te dwa ruchy ze sobą, przeszkolić wszystkich głównych policjantów w kraju i wszystkich głównych sędziów w kraju, którzy następnie kaskadowo szkolili kolejne osoby, z tego, jak bardzo ta przemoc jest krzyżowa, jak się łączy. I teraz, kiedy policja reaguje i kiedy sąd reaguje, to adresuje to jednocześnie, co spowodowało spadek jednego i drugiego i po prostu większą skuteczność reagowania. Więc to nie jest oczywiście recepta na wszystko. Natomiast wierzę, że jeżeli ruchy, które działają w tym momencie odrębnie, a każdy ma swoje zasoby, swoją wiedzę, swoje relacje, swoje sprawdzone taktyki, jeżeli je połączy i zobaczy, jakie są wspólne cele i wspólny przeciwnik, którym jest ten patriarchat słynny, o którym cały czas tu mówimy, czy też pewne elementy kapitalizmu. Jeżeli połączymy te siły w takim miejscu jak ten kongres, ale nie tylko, też w wielu innych miejscach, to myślę, że mamy dużo większe szanse. To jest wspaniałe zakończenie naszej rozmowy i mam nadzieję, że to, co powiedziała Karolina Skowron-Baka, zostanie z nami na te kolejne godziny i na kolejne debaty. Zapraszamy do zadawania pytań w kuluarach, ponieważ czas naszej dyskusji się już skończył. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo wyjątkowym temacie, o niesprawiedliwości, która dotyka grupę społeczną szczególnie narażoną na dyskryminację i na wykluczenie, o ubóstwie klimatycznym kobiet. I nie przedłużając, chciałabym rozpocząć dyskusję i skierować pierwsze pytanie do doktory Joanny Mazurkiewicz. Pani doktoro, dlaczego raport o ubóstwie energetycznym z 2023 roku skupia się na kobietach? Czy badanie problemu, które dotyczy przecież wiele grup z perspektywy jednej z nich, daje nam lepszy obraz albo rezultat? Dziękuję bardzo za to pytanie. Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, żebyśmy powiedzieli króciutko, czym jest ubóstwo energetyczne, bo to jest taki problem, który być może nie jest jeszcze bardzo szeroko znany. My mówimy o ubóstwie energetycznym
mówiąc o takiej sytuacji, w której bardzo trudno jest utrzymać właściwą temperaturę w domu, dlatego że koszty właściwego ogrzania domu są tak wysokie, że po prostu nie jesteś, osoby nie są w stanie podołać temu zadaniu. I w związku z tym mieszkają w zimnych domach, w domach, w których jest wilgotno, w domach, w których jest trudno funkcjonować w sposób taki bardzo komfortowy, albo nie bardzo, tylko w ogóle komfortowy, ponosząc wszystkie koszty zdrowotne, ponosząc koszty emocjonalne, ponosząc koszty związane z zmaganiem się ze znacznie większą ilością problemów niż ta, która wynika po prostu z naszego normalnego funkcjonowania. Bardzo poważny problem społeczny, który może być zaadresowany, może być rozwiązywany też przez transformację energetyczną i dlatego też w tym kontekście będę chciała o tym mówić. Natomiast pytanie było takie, czy my mówiąc i patrząc na sytuację kobiet, możemy to ubóstwo energetyczne lepiej diagnozować? I odpowiem najpierw krótko tak. Tak, dlatego że kiedy spojrzymy na badania, my najczęściej właśnie definiujemy ten problem, mówiąc, że gospodarstwo domowe znajduje się w sytuacji takiego kryzysu. Natomiast to, co nas bardzo zainteresowało i to, co jest niezwykle potrzebne po to, żeby tworzyć właściwe rozwiązania, to jest zadanie sobie pytania, kim jest to gospodarstwo domowe. Co to znaczy, że gospodarstwo domowe jest w takim i takim kryzysie? I postanowiliśmy tak troszkę odpakować, tak, to sformułowanie. Przyjrzeliśmy się danym statystycznym i po pierwsze okazało się, że 30%, aż 1/3 tych gospodarstw domowych to są te gospodarstwa, w których jest tylko jedna osoba dorosła. To znaczy, że albo jest to jedna osoba dorosła, funkcjonująca całkowicie samodzielnie, albo to jest jedna osoba dorosła, która ma na utrzymaniu jeszcze dzieci. I to był taki pierwszy krok, kiedy zdjęliśmy kolejną warstwę i spojrzeliśmy na płeć, to jest tak, jak się Państwo na pewno domyślają, ogromna większość to są kobiety. Jak takich gospodarstw domowych, kiedy tych jednoosobowych, na które popatrzyliśmy, 350 tysięcy to są gospodarstwa samodzielnie prowadzone przez kobiety, 80 tysięcy to są gospodarstwa samodzielnie prowadzone przez mężczyzn. I to nas pokierowało tą ścieżką, która powiedziała, że rzeczywiście mamy ogrom społeczeństwa i traktowanie tego problemu i myślenie o tym problemu z punktu widzenia kobiet, to nie jest tylko i wyłącznie gdzieś wpisywanie się w jakiś nurt badań, ale to jest pytanie o to, czy właściwie adresujemy rozwiązania, które mają to ubóstwo energetyczne zmniejszać. I tutaj jest ten element, który mówi nam tak, jeśli spojrzymy na ubóstwo energetyczne z punktu widzenia kobiet, będziemy widzieli znacznie szerszy obraz tego, czym jest ubóstwo energetyczne i jak ono potrafi być dotkliwe. I co więcej, my będziemy widzieli też znacznie więcej mechanizmów, które do tego ubóstwa energetycznego prowadzą. Bo kiedy zobaczymy tylko tak po powierzchni, to powiemy, no to jest sytuacja, w której ktoś ma najczęściej niskie dochody i mieszka w źle izolowanym domu. Tak? Natomiast jeśli zapytam, to jest ciągle objaw, tak? To jest ciągle jakiś element taki, gdzie my musimy naprawdę pytać o to, co jest przyczyną tego, że mamy niskie dochody i jak adresować ten problem, co jest przyczyną tego, że te domy są niewłaściwe, mają niewłaściwy standard techniczny, często są za duże na przykład, tak, ale często są w złym stanie technicznym. Jak adresować ten problem? I kiedy spojrzymy na to w taki sposób, to też myślę, że zupełnie jasne jest to, że sformułowanie rozwiązań, które będzie pomagało tym osobom, które są w najtrudniejszej sytuacji, wydostać się z tego problemu, będą jednocześnie takie rozwiązania, które doskonale zafunkcjonują w innych sytuacjach. Tak? Także to jest właśnie ten moment, o którym mówimy, tak, przyjrzenie się problemom społecznym z punktu widzenia kobiet w lepszy sposób pokaże nam mechanizmy, które doprowadzają do tej sytuacji i pomoże nam znacznie lepiej adresować rozwiązania. Ja chętnie o tym będę opowiadać dalej, ale może tutaj na chwileczkę się zatrzymam.
Pamiętajmy, że będzie czas jeszcze na rozmowy w kuluarach. Pani Aleksandro, czy możemy jednoznacznie wyróżnić działania czy rozwiązania systemowe, zaniedbania związane z polskim mieszkalnictwem, które właśnie doprowadziły do tego, że ponad 1 000 000 gospodarstw w Polsce zmaga się z ubóstwem energetycznym? Tak, też odpowiem krótko, tak jak Asia. Możemy wymienić bardzo dużo takich zaniechań, ale ja bym skupiła się na kilku podstawowych i zaczęłabym tak troszeczkę z wysokiego C. Asia opowiadała, jakich gospodarstw domowych dotyczy ubóstwo energetyczne, a ja może troszeczkę nas przeniosę na poziom naszego rządu, który odpowiada za to, żeby tymi problemami się zajmować i żeby tworzyć taki system, w którym osoby doświadczające ubóstwa energetycznego nie przepadną. No i niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że jak wszystkie wiemy też z doniesień medialnych, kwestia polityki mieszkaniowej jest teraz bardzo kontrowersyjna. Decydenci kłócą się o rozwiązania, czy dopłaty, czy budować mieszkania, a tak naprawdę w tym wszystkim pozostają ludzie, którzy po prostu nie mają rozwiązań dla siebie. W kontekście ubóstwa energetycznego patrzymy na sytuację związaną z tym, w jakich mieszkaniach mieszkają kobiety doświadczające ubóstwa energetycznego. Jak już mówiła Asia, są to mieszkania często niskiej jakości, substandardowe, mieszkania niedogrzane, mieszkania niewłaściwie zaizolowane. Czasem są to też mieszkania niedostosowane do potrzeb danej osoby, na przykład za duże. I w tym momencie potrzebujemy takich rozwiązań systemowych, które podążają za człowiekiem i które pozwalają temu człowiekowi nie chodzić od okienka do okienka, tylko po prostu uzyskać kompleksowe wsparcie. A my mamy na przykład z wysokiego C politykę energetyczno-klimatyczną, gdzie mamy całe programy związane z termomodernizacją domów. Mamy politykę społeczną, która przewiduje świadczenia dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Mamy również elementy polityki mieszkaniowej, które w ramach polityki społecznej oferują na przykład mieszkania osobom w najtrudniejszej sytuacji o niskim dochodzie. Ale kiedy spojrzymy na konkretne gospodarstwo domowe, na przykład emerytka, która mieszka w dużym mieszkaniu, która ponosi ogromne koszty ogrzania tego mieszkania, albo emerytka, która mieszka w domu opalanym na piec na węgiel i nie ma siły tego węgla wkładać do pieca, już pomijając kwestie absolutnie podstawowe i ekologiczne. I w tym momencie tak naprawdę nie ma jednego miejsca w systemie, które by zaopiekowało tą osobę całościowo. Pomoc społeczna może zaoferować różnego rodzaju świadczenia. Są doradcy energetyczni, którzy mogą wesprzeć w termomodernizacji tego domu, ale na przykład system wygląda w ten sposób, że dopiero niedawno zostały wprowadzone możliwości prefinansowania takich termomodernizacji. Wyobraźmy sobie, jak taka emerytka miałaby sobie pozwolić na to, żeby wyłożyć z własnej kieszeni środki na ocieplenie swojego budynku. Więc ja mogłabym takich przykładów dawać dużo, ale zakończę taką anegdotą z wczoraj, bo akurat z Asią i jeszcze tutaj z częścią osób zebranych na widowni uczestniczyliśmy w spotkaniu w Ministerstwie Klimatu, które dotyczyło prekonsultacji takiego najważniejszego dokumentu dotyczącego energii i klimatu, Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. I ciekawa sytuacja była taka, że wszystkie ministry, to były panie ministry, a na sali były przede wszystkim przedstawiciele górników, związków zawodowych, też organizacje pozarządowe. Kiedy pojawił się temat ubóstwa energetycznego, okazało się, że tak naprawdę nie ma takiego spójnego pomysłu, jak tym problemem się zająć i że kluczowy dokument, który dotyczy polityki energetycznej, tak naprawdę troszeczkę ten temat po prostu tak pozostawia i go nie rozwiązuje. Więc jest bardzo dużo przed nami, od tego poziomu najbardziej lokalnego, ale też po ten poziom decyzyjny, który powinniśmy inspirować do tego, żeby patrzyli na człowieka, na kobietę ubogą energetycznie całościowo, żeby po prostu powalczyć o rozwiązania, które realnie pomogą im wszystkim. Bardzo dziękuję. Kamilo, mamy dziś 7 września, czy jest to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Wiem, że jako rodzice dla klimatu prowadziliście i prowadzicie kampanię Zdrowe Dzieci przede wszystkim, w której, jak piszecie na stronie internetowej, zachęcaliście i zachęcacie między innymi do tego, aby łączyć kropki pomiędzy kryzysem energetycznym, ekologicznym, kryzysem bezpieczeństwa, a oczywiście zdrowiem naszych dzieci. Chciałabym Cię dzisiaj zapytać o to, dlaczego
rozwiązanie problemu energetycznego jest ważne dla zdrowia nas wszystkich, ale przede wszystkim dzieci. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie i to w ogóle jest takie symptomatyczne, bo po raz kolejny obchodzimy 7 września w Polsce, słysząc od rodziców z wielu regionów, że chyba się zaczęło. Zaczął się łzawiące oczka, katarek, ale nic nie pyli. Natomiast to, co oczywiście jest w powietrzu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego teraz, to są oczywiście spaliny, ale mnie o tym teraz. Spadną temperatury za chwilę, bo wychodzimy powoli z przeokropnych upałów i pojawi się to, co zostanie z nami w Polsce do mniej więcej do kwietnia, czyli po prostu paskudny smog, który jest naszym smogiem powszechnym. I jak też my jako rodzice bardzo często zaczęliśmy działać na rzecz klimatu właśnie z takiego wkurzu i bezsilności, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak bardzo na nasze rodziny wpływa to, że temat jakości powietrza w Polsce jest tabu, był tabu, jest niezaopiekowany. Oczywiście coś zaczęło się dziać, to w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i taryfa ulgowa związana z emisjami i z pewnymi normami się powoli kończy, natomiast te działania były działaniami, które były absolutnie niewystarczające. Przeogromną ilość środków finansowych, dzięki którym moglibyśmy być już w zupełnie innym punkcie, także jeśli chodzi o termomodernizację i jeżeli chodzi o miks energetyczny i pomoc osobom najbardziej potrzebującym, tych pieniędzy nie ma. I my, działając na rzecz klimatu jako rodzice, po pierwsze podkreślamy, jak ważne jest szukanie tych rozwiązań, które z jednej strony poprawiają jakość powietrza, ale z drugiej strony też nie szkodzą klimatowi. Tutaj jest wątek gazu, taki dosyć istotny. I znowu to, ponieważ w naszych działaniach zawsze opieramy się na wiedzy eksperckiej, kierujemy się miłością i troską, ale to z naukowcami mamy codzienny kontakt i jeżeli chcemy skonsultować jakikolwiek znak zapytania, to jakby nie mamy problemu z tym, żeby docierać do nich. Więc wiemy, że to było już oczywiste dla naszych liderów politycznych, jakie będą konsekwencje zamiatania pod dywan tematu związanych właśnie z jakością powietrza i też pakowania nas w pułapkę gazową. To też oczywiście pogłębia ubóstwo energetyczne, bo wiemy, co się dzieje, kiedy ceny gazu rosną. Nie wiemy jako społeczeństwo, niestety wciąż, oczywiście wszystkie osoby, które nas pewnie dzisiaj oglądają, wiedzą to doskonale, ale jako społeczeństwo nie zadajemy sobie pytań, skąd mamy te paliwa, które są po pierwsze tak destrukcyjne dla zdrowia, dla klimatu, ale też dla społeczności, z których, tam gdzie wydobywa się czy węgiel, czy gaz, tak? Więc naturalnym będzie to, że ceny tych paliw, naturalnym było już wcześniej, to było jasne, dla nas to jest przerażające, że tyle czasu zmarnowaliśmy, że ceny tych paliw, które potrzebujemy do ogrzewania naszych domów i mieszkań, będą rosły. Więc tak, oczywiście nie mogę się powstrzymać, żeby nie wyrazić tego oburzenia, że to politycy w ostatnich latach wpędzili nasze społeczeństwo i tutaj głównie kobiety, także seniorki, w ten kryzys związany z ubóstwem energetycznym. I zdrowie, dlaczego za to największą cenę płacą dzieci? Dlatego, że dzieci już, to mamy mnóstwo badań, na szczęście coraz więcej, także w języku polskim, w zasadzie już od życia płodowego każdy człowiek nie rozwija się tak dobrze, jak mógłby się rozwijać z powodu tych wszystkich toksyn, które są zawarte w zanieczyszczonym powietrzu, które oddychamy, czy oddycha kobieta ciężarna. Więc to nie jest tylko epidemia astmy alergicznej, zwłaszcza intensywna, kiedy zimą nic nie pyli, poza oczywiście smogiem. To nie są tylko problemy właśnie z układem oddechowym, nowotwory, ale to są także choroby układu krążenia, choroby układu metabolicznego oraz wszelkie zaburzenia neurorozwojowe. Czyli ten smog, który jest generowany na przykład właśnie na przedmieściach miast i na wsiach, z powodu tego, że mieliśmy ochłapy ludziom rzucane w ramach dotacji, tego, żeby utrzymywać opalanie gospodarstw domowych węglem,
generujące chmury spalin, czy też właśnie sytuację w miastach związaną z korkami samochodowymi, ja tak tylko markuję ten temat, to powoduje też, że nasze dzieci po prostu no, nie rozwijają się tak dobrze, jak by mogły i to są zmiany w ich organizmach już w zasadzie nieodwracalne. Co jeszcze tutaj mogłabym dodać, bo wiemy, cieszę się, że Ola też wspomniała, ile kobiet, że symptomatyczne też jest to, że w ministerstwie głównie kobiety widzą ten problem i się nim zajmują. 3-4 dni temu został uruchomiony taki program, Ministerstwo Klimatu i Środowiska go ogłosiło też w partnerstwie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwem Edukacji Narodowej, właśnie wsparcia na termomodernizację placówek oświatowych, szkół i przedszkoli, połączoną też z instalacją odnawialnych źródeł energii. Tak? To jest na przykład ten dobry krok i tak jakby dobre rozwiązania, które mogą też wpłynąć na szerzenie wiedzy na temat tego, jak ważna jest termomodernizacja i wymiana źródeł ogrzewania dla zdrowia właśnie dzieci. Także tutaj taki mały pozytyw, no ale my potrzebujemy tych programów znacznie więcej, potrzebujemy myśleć bardziej kompleksowo o nich. I nie wiem, czy tutaj jest ktokolwiek, kto nie ma w swojej rodzinie osoby, babci, cioci, która boryka się z problemem ubóstwa energetycznego. Wydaje mi się, że jak to hasło ubóstwo energetyczne jest takie suche i może się wydawać no, kolejnym jakimś tematem, o którym mówią eksperci albo ktoś od czasu do czasu wspomni w mediach. Nie, to nie jest abstrakcyjny problem. A w każdej naszej rodzinie jest ktoś, kto cierpi z tego powodu i jak sobie zadamy też pytania, z czego to wynika i do czego to prowadzi, to bardzo często dochodzimy też do kwestii związanych z przemocą, bo ubóstwo energetyczne zmusza też bardzo często kobiety do tkwienia w relacjach przemocowych. Albo inaczej, lęk przed ubóstwem energetycznym, lęk przed tym, że jeżeli to gospodarstwo domowe będzie miało tylko jedną osobę dorosłą, to o czym wspomniała doktora Joanna, to jak ja wtedy opłacę te rachunki za ogrzewanie, to jak ja wtedy kupię ten węgiel, to za co, jak ja go kupię, jak ja opłacę, to czym ja wykarmię moje dzieci, to ja może jednak będę tkwiła w tej relacji przemocowej. Tutaj jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo duży temat, no ale na razie postawię średnik. Tak? Skoncentrujemy się tutaj w tej odpowiedzi głównie na kondycji zdrowia dzieci, ale też kondycji psychicznej, bo ta przemoc właśnie, w której często kobiety tkwią przez lęk związany z tym ubóstwem energetycznym, no sprawia, że kondycja psychiczna dzieci też jest taka, jaka jest. Kamilu, bardzo Tobie dziękuję i chciałam teraz skierować drugie pytanie do doktora Mazurkiewicz. Pani doktoro, raport z 2023 roku o ubóstwie energetycznym kobiet przedstawia nie tylko dane, statystyki, ale i sylwetki osób, które zmagają się z problemem ubóstwa. Czy jest coś, co najbardziej Panią uderzyło, czy zapadło w pamięć? Czy jest coś, co być może uznałaby Pani za wspólny mianownik, oczywiście, jeżeli możemy w ogóle tak powiedzieć, dla osób, które żyją w ubóstwie energetycznym? Tak, my ten raport uzupełniliśmy i nasze badania uzupełniliśmy nie tylko o to, że właśnie szukaliśmy różnych danych statystycznych, zbieraliśmy te dane statystyczne i szukaliśmy różnych źródeł, takich, które pokazywałyby nam liczbowo to zjawisko i pozwoliło o tym zjawisku mówić bardziej kompleksowo, ale przede wszystkim przeprowadziliśmy szereg wywiadów z osobami, dotarliśmy do kobiet, które żyją zmagając się z tym problemem to pokazało nam, jak bardzo złożony jest to problem. Jeśli mówimy, co bardzo uderza, to uderza przede wszystkim złożoność tego problemu. To nigdy nie jest tak, że tu chodzi tylko o niskie dochody albo że chodzi tylko o przeciekający dach. To zwykle jest tak, że kumulują się sytuacje trudne, które powodują, że bardzo trudno jest poradzić sobie samemu w takiej sytuacji, po prostu wyrwać się z tej sytuacji. Tak?
Więc pierwszy element, który był taki naprawdę bardzo mocno uderzający, to, że był to złożony problem. Natomiast to, co mnie zaczęło tak naprawdę bardzo dziwiło i szokowało, to jest trochę odbiór tego raportu, ale też wtedy, kiedy zaczynaliśmy mówić o problemie ubóstwa energetycznego. Pierwsze takie komentarze, które się pojawiały, to było, co wy tam opowiadacie, bieda to jest bieda, tu nie ma sensu dodawać żadnych przymiotników. I to jest taka pułapka, dlatego że ubóstwo energetyczne nie wynika tylko i wyłącznie z niskich dochodów. Bardzo często wynika z tego, że te dochody są niewystarczające w stosunku do kosztów energii. I też bardzo często wiąże się z tym, że dochody, które uzyskują osoby zmagające się z problemem ubóstwa energetycznego, są za wysokie, żeby sięgnąć po pomoc społeczną. I tu jest kłopot. Tak? Tutaj mamy taki dosyć dużą lukę osób, które zmagają się z ogromnymi problemami, ale wciąż jeszcze wypadają z systemu, są niewidziane przez system. I to było szokujące. I druga taka rzecz, która też była dla mnie osobiście bardzo szokująca, to była sytuacja taka, kiedy wprowadzano ten problem ubóstwa energetycznego, ale to się wiąże generalnie z mówieniem o ubóstwie, do ludzi, którzy sobie w jakiś sposób sami sobie nie poradzili w życiu. Tak? Czyli to jest taki problem, który mówi o tym, że jeśli znajdujesz się w tak trudnej sytuacji, to musiała być tego jakaś obiektywna przyczyna. Tak wcale nie jest. I trzeci element, który też zobaczyliśmy, że nie widzimy tego w systemie, to nie widzimy czegoś, co nazwaliśmy później potrzebami energetycznymi. Znaczy my w całym tym systemie, w którym się spotykamy z tymi dużymi technologiami dostarczania energii, to gospodarstwo domowe jest tam gdzieś na końcu, prawda? Jako ten odbiorca, to się zaczyna w transformacji na szczęście zmieniać. Ale do tej pory tak właśnie było. I w związku z tym bardzo często mam tak, że są gospodarstwa domowe, one tak średnio zużywają tyle i tyle kilowatów energii i w zasadzie to się, na tym się kończy cała charakterystyka. Natomiast kiedy my zajrzymy głęboko do środka, to zobaczymy, że potrzeby energetyczne wynikają z wieku. Potrzeby energetyczne wynikają ze stanu zdrowia. Potrzeby energetyczne wynikają z tego, ile czasu my spędzamy w domu, bo na przykład dzieci są na edukacji domowej. Trochę nam to ujawniła pandemia, tak, że mamy nieco inne zapotrzebowanie na energię. Natomiast w całym myśleniu o tym, jak powinniśmy dostarczać energię, w jaki sposób to ona powinna być zużywana, jakie powinny być narzędzia, które nas wspierają jako konsumentów energii, do tego, żeby jej zużywać mniej. Tak, tutaj jakby uciekamy zupełnie od tego elementu potrzeb energetycznych, chociaż one powinny być tak naprawdę na samym początku. I teraz jest mnóstwo takich rozwiązań, które moglibyśmy wprowadzić, które by w dość łatwy sposób pomagały nam samemu troszeczkę też zastanowić się nad tym, jak my tą energię zużywamy. Pierwszym to jest chyba przybliżenie tego, czym jest w ogóle rachunek za energię. Ja myślę, że każdy z nas, kto spróbował się gdzieś tam wgłębić, to wcale nie jest to takie proste. Prawda? Dlatego, że my najpierw pewnie musielibyśmy mieć bardzo jasny komunikat mówiący o tym, co się znajduje w tym, co ja później widzę jako rachunek za energię i jak ja mogę wpłynąć swoim zachowaniem na to, żeby troszkę inaczej kształtować to. Ale do tego, żebym wiedziała, jak mogę wpłynąć, to oprócz tego, że będę rozumieć, tak, ile tam tych kilowato i za co, tak, to jeszcze bardzo ważne jest to, żebym mogła mieć możliwość wyboru. Dzisiaj w większości jako konsumenci nie mamy tak dużej możliwości wyboru, bo najczęściej albo mamy taką płaską taryfę, to się nazywa GE11, tak, czyli płacimy za każdą jednostkę energii dokładnie tyle samo i tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby obniżyć rachunek, to musielibyśmy tej energii zużyć mniej. Ale co to znaczy zużyć mniej? Jak to zrobić? No, są jakieś takie rozwiązania, które mówią, dobrze, wymień pralkę, ale to jest jednorazowe. Tak? Wymień lodówkę, ale to jest jednorazowe. A później to przestań ogrzewać, przestań gotować. Oczywiście można wyłączać światło. Tak, to oczywiście można robić. Natomiast w takim ogólnym sposobie myślenia o tym, jak ja mogę zacząć zużywać mniej tej energii, potrzebujemy jeszcze innych bodźców. Gdyby na przykład tak było, że mielibyśmy troszkę
więcej taryf, które by nam pozwoliły na przykład przenieść takie bardzo energochłonne, domowe działania, dopasować je w różnych porach dnia, dlatego że wtedy jest tańsza energia, byłoby nam łatwiej jako konsumentów. Tak? Jak się ma małe dzieci, to 4 prania w tygodniu na pewno trzeba zrobić. Tak? Ale może można je przenieść, tak, dzięki takim sygnałom cenowym, na inne pory dnia, po to, żeby dopasowując swój sposób funkcjonowania, tak, troszkę inaczej zacząć funkcjonować. Do tego potrzebujemy narzędzi. Ale proszę zobaczyć, to jest znowu spojrzenie z punktu widzenia kobiety. Tak? Zarządzenia całym tym sposobem funkcjonowania, tym, który mamy w domu, tak, do tego, żeby zmieniać zachowania, zmieniać sposób myślenia, zmieniać rozumienie tego, tak, czym jest energia, jak z niej korzystamy, ale też jakiego potrzebujemy wsparcia. Pani Aleksandro, w raporcie IBS możemy przeczytać rekomendacje, które są sposobami na walkę z problemem ubóstwa energetycznego. Czy mogłaby Pani odnieść się do tych rekomendacji, które dotyczą mieszkalnictwa w Polsce? Czyli czy walka z tym problemem jest realna i czy podjęte zostały już kiedyś jakieś działania, które w dłuższej perspektywie pomogą rozwiązać tą trudną sytuację, w której znajduje się dzisiaj setki tysięcy osób w Polsce? Te rekomendacje, które skupiały się na mieszkalnictwie, dotyczyły tak naprawdę budynków, bo teraz temat budynków, jak zapewne słyszycie, jest dosyć na topie. Nawet były duże dyskusje polityczne przy zmianie tak zwanej dyrektywy budynkowej i część partii straszyła tym, że po prostu jak nie termomodernizujemy budynku, to zostaniemy wywłaszczeni. Nie jest tak strasznie, ale rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że stoimy przed już w trakcie tak zwanej fali renowacji, czyli konieczności remontu, termomodernizacji kompleksowej budynków. I tak naprawdę większość tych budynków, które nas interesują, to są budynki mieszkalne. W Polsce mamy dużo starych budynków. To oczywiście też zależy od tego, w jakim regionie żyjemy. Wschód Polski i zachód Polski to są troszeczkę dwa różne światy. Mamy dużo domów jednorodzinnych w złym stanie, które wymagają kompleksowej termomodernizacji i jakby, żeby tego dokonać, zostały dedykowane ogromne środki unijne, ale tutaj diabeł w tych szczegółach, ponieważ dobre wydanie tych środków w taki sposób, żeby rzeczywiście każdy miał dostęp do możliwości dotacji na poprawę jakości mieszkania, w którym się mieszka, to jest już jakby inne wyzwanie. Te pieniądze są dzielone przez różne resorty. Mamy programy, które są nakierowane na różne typy budynków, na przykład takie najbardziej może znany program Czyste Powietrze, który dotyczy wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Ale na przykład jest wyzwanie związane z tym, jak termomodernizować bloki, jak poprawić efektywność energetyczną w mieszkaniach. Bo często mamy taką sytuację, że nawet jeżeli dana wspólnota mieszkaniowa da radę termomodernizować blok z zewnątrz, mamy na przykład też kwestię pustych mieszkań, pustostanów, których w Polsce według różnych wyliczeń, według Narodowego Spisu Powszechnego jest blisko 2 miliony, chociaż to jest liczone w taki sposób trochę kontrowersyjny. Więc kwestia właśnie termomodernizacji budynków to jest jedno z tych rozwiązań, ale tak jak podkreślał Instytut Badań Strukturalnych w swoim raporcie, to musi być zrobione w sposób inkluzywny, taki, żeby zwłaszcza te osoby w najtrudniejszej sytuacji, w ubóstwie energetycznym, miały do tego dostęp, a u nas system rozdzielania tych środków jakby nie obejmuje w wystarczającym stopniu pomocy społecznej. Kto tak naprawdę najlepiej zna problemy swoich mieszkańców w tych najtrudniejszej sytuacji? Samorząd, a zwłaszcza pracownik socjalny, który na co dzień współpracuje z rodzinami i stara się wyprowadzić je z różnych problemów. W Czystym Powietrzu i w tych programach, które są związane z termomodernizacją, pomoc społeczna i pracownik socjalny z reguły są sprowadzeni do wystawiaczy zaświadczeń o dochodach. To znaczy po prostu osoba musi dostać kwitek, że jest wystarczająco uboga i ma wystarczająco niskie dochody, żeby uzyskać dostęp do wsparcia. A nie jest wykorzystywany we właściwym stopniu ten potencjał zakorzenienia w lokalnej społeczności, znajomości problemów tej społeczności. I teraz jesteśmy w takim momencie ważnym, że jak może słyszałyście,
jest taki system handlu emisjami ETS i on zostaje rozszerzony na budynki i transport drogowy. I w związku z tym, że oczywiście konsekwencje wprowadzenia tego mechanizmu poniosą osoby najuboższe, wymyślono tak zwany społeczny fundusz klimatyczny. To są środki właśnie na wsparcie gospodarstw domowych. Nie lubię tego określenia, bo to się kojarzy nie z ludźmi, po prostu osób, rodzin w ubóstwie energetycznym, w ubóstwie transportowym, o którym też niewystarczająco dużo się mówi, mniejszych przedsiębiorstw. I wyobraźcie sobie, że Polska dostanie 18% alokacji tego funduszu, to będzie 51 miliardów euro w perspektywie 6 lat. I to mają być właśnie środki na to, żeby pomóc osobom w ubóstwie energetycznym. Teraz jesteśmy na etapie programowania tych środków i nadal mamy obawy, czy tym razem uda się zrobić to systemowo, czyli nie w taki sposób, że będziemy mieć tu dotację na coś, tu dotację, tu wymienię piec, tu coś termomodernizuję, tu dostanę jakąś dopłatę. Stoimy przed takim wyzwaniem i myślę, że też jakby nasze środowiska powinny też przyjąć jakąś odpowiedzialność i zadziałać proaktywnie, żeby zachęcić naszych decydentów, żeby wykorzystali ten fundusz rzeczywiście patrząc na człowieka, na jego potrzeby, nie silosowo, nie ministerialne, nie tylko po prostu w taki sposób, żeby te osoby rzeczywiście dostały kompleksowe wsparcie, bo są na to pieniądze. Jest dużo jeszcze takich rozwiązań, wiem, że nam się czas skończy, ale chciałam tylko jeszcze jakby podać jeden konkretny przykład rozwiązania, w które być może warto inwestować. Mówimy właśnie, jak Asia wspomniała, rodziny, gospodarstwa domowe w ubóstwie energetycznym to w dużej mierze seniorki, seniorki same w dużych mieszkaniach, w dużych domach. I w wielu miejscach w Polsce mamy prężne samorządy, które mają swoje pomysły, jak rozwiązywać tego typu problemy. Na przykład Rybnik. Rybnik jako jedno z pierwszych miast w Polsce wpadło na pomysł co-housingu senioralnego i przy wysiłku właśnie pracowników socjalnych z ośrodka pomocy społecznej stworzyli takie mieszkanie, gdzie wprowadzono 3 seniorki, oczywiście za ich zgodą i jakby to miało bardzo dużo pozytywnych efektów. Nie tylko obniżenie rachunków, nie tylko łatwiejszy dostęp do opieki, dlatego że te osoby, jakby opieka nad taką osobą, każdą z osobna jest znacznie bardziej kosztochłonna niż jakby w jednym mieszkaniu. Oprócz tego kwestia ich zdrowia psychicznego, tego, że mają siebie nawzajem. Ten program był dużym sukcesem, jest o tym jakby dużo, dużo programów, natomiast jakoś nie wyskalował. I można sobie zadać pytanie, dlaczego? Może dlatego, że to jest trudne i wymaga wyjścia z silosu, wymaga tego, żeby po prostu samorząd pomyślał o człowieku całościowo, znalazł mieszkanie, wyremontował to mieszkanie, zadbał o to, żeby po prostu właśnie zaopiekować się osobą całościowo, niezależnie od tego, czy jest to pomoc społeczna, mieszkaniówka, czy jakikolwiek inny dział. I myślę, że to jest taki ogólna rekomendacja i jakieś rozwiązanie właśnie odsilosowanie, po prostu działania takie, które wychodzą poza jakieś drobne poszczególne sektory i prowadzące do tego, że podążamy za człowiekiem i za jego potrzebami i miejmy nadzieję, że ten społeczny fundusz klimatyczny uda się tak zaprogramować, żeby rzeczywiście podążał za człowiekiem, za jego sytuacją i wsparł go efektywnie tymi pieniędzmi. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję. I Kamilo, jeszcze pytanie skierowane do Ciebie. Czy ubóstwo energetyczne jest również problemem krajów globalnego południa? I jeśli tak, to na jaką skalę? I czy mogłabyś nam przekazać pokrótce charakterystykę tego problemu dla nas? Jeżeli myślimy o krajach globalnego południa, w kontekście tylko tych krajów, które z powodu też postępującej zmiany klimatu, no, są najbardziej poszkodowane i już tutaj zmierzam stricte do tego, że oczywiście tam może nie trzeba się martwić o to tak bardzo, czym ogrzać dom czy mieszkanie, bardziej tym potwornym upałem, który będzie jeszcze większym problemem. No to możemy pomyśleć, że nie, ale oczywiście, że to jest bardzo pozorne, to jest tylko kwestia nomenklatury, bo przerażającym problemem dotykającym głównie kobiety w krajach globalnego południa
z którymi ja mam na co dzień kontakt poprzez sieć Parents for Future Global albo Our Kids Climate, jest problem związany z spaleniskami, z gotowaniem. Po prostu tam bardzo dużym problemem jest zanieczyszczenie powietrza generowane z jednej strony oczywiście znowu przez auta spalinowe, których jest pełno na ulicach, w miastach. To naprawdę jest, no jest problem, którego my nie chcemy też dostrzegać, pozbywając się tych aut, które oczywiście tam lądują. Ale problemem, który był od dekady, dwóch, trzech i wciąż nie został rozwiązany, właśnie są paleniska, jest gotowanie w małych pomieszczeniach, ale też czasami przed pomieszczeniami. I do gotowania, znaczy osoba, która musi zaopatrzyć swoje dzieci, partnera, męża w jedzenie, po prostu de facto, wiemy o tym doskonale, cały dzień spędza przy palenisku, czyli jest bardzo narażona na wdychanie znowu tylko i wyłącznie toksycznych substancji, bo no nie da się inaczej. Czyli jeżeli ktoś chce zainwestować w swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny, to musi mieć naprawdę ogromne środki, mówię teraz już uogólniając, żeby pozwolić sobie na życie w luksusie z kuchenką gazową w mieszkaniu. Czyli no, mówimy o i oczywiście dajmy na to na przykład, nie wiem, taka Tanzania, mieszkańcy Dar es Salaam, my sobie czasami wyobrażamy, że to jest jakby totalna abstrakcja i taki kraj jak Tanzania nie ma z nami nic wspólnego. Wręcz przeciwnie, ja się wychowywałam na wsi w PRL-u, w czasach PRL-u i kiedy przez kilka miesięcy miałam możliwość mieszkania w Dar es Salaam, na każdym kroku myślałam o moim dzieciństwie, właśnie ze względu na to też, w jakich warunkach kobiety na co dzień funkcjonują, też o co muszą dbać, ile czasu spędzają właśnie zajmując się gospodarstwem domowym, na co są narażone. Więc, a z drugiej strony oczywiście bogate domy, mieszkania osób, które są w totalnej mniejszości, no ale których stać na to, żeby opłacić rachunki i mieć te źródła też energii, które umożliwiają gotowanie. No ale to naprawdę jest mniejszość, więc tak, ubóstwo energetyczne dotyka w ogromnej mierze kobiety z krajów globalnego południa. I są naukowczynie głównie, które dostrzegają ten problem i widziałam ostatnio Australijki, szukają sposobu na to, jak tanim środkiem też zawalczyć o poprawę warunków kobiet, które spędzają całe dnie właśnie przy paleniskach. I no i znowu, tak żeby one nie musiały inwestować całego jakiegoś dochodu, który gdzieś w międzyczasie są w stanie zarobić, w jakieś nowe mieszkanie i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe. No ale ponieważ są to problemy kobiece, nie ma tabunów wcale inwestorów, którzy chcieliby wspomóc w rozwiązaniu tego problemu. No i oczywiście tutaj skutkiem jest to samo, co w przypadku Polski, czyli zdrowie, i to zdrowie znowu nie tylko kobiet, ale tych najmłodszych mieszkańców, którzy zwykle wokół kobiet, zwłaszcza tych najmniejszych dzieciaków gdzieś przy piersi jeszcze mamy. No i skutkiem też jest tkwienie bardzo często w tych patriarchalnych, bardzo przemocowych relacjach, bo myśl o tym, żeby wyrwać się bardzo często z tego układu, no jest bardzo ryzykowna, bo jednak bardzo często przemocowy partner przynosi, dokłada się jakkolwiek do tego budżetu rodzinnego, więc ja te kwestie zawsze będę łączyć, ale to nie tylko myśląc o krajach globalnego południa, ale też myśląc o naszym podwórku, więc tu jest to podobieństwo. No i oczywiście palenie śmieci i czego popadnie, to też jest kwestia taka, która uważam, że nas łączy, kobiety krajów globalnego południa i kobiety choćby w Polsce dotknięte ubóstwem energetycznym, bo któż nas nie zna, nie ma w okolicy starszej pani albo rodziny, która, no z której komina unoszą się zapachy i kolory przeróżne, a niekoniecznie pojemniki na plastik są wystawiane. I teraz oczywiście można znowu wyjść z założenia, że karami wszystko załatwimy i krytyką, ale co taka osoba, która naprawdę
naprawdę jakby wybiera pomiędzy tym, żeby było jakkolwiek ciepło albo żeby ugotować coś i ma do dyspozycji tylko śmieci, co ma zrobić, jeżeli nie ma właśnie takiego ekodoradcy. I tutaj Olu, powiedziałaś o ekodoradcach, wspomniałaś. Ja w mojej dzielnicy właśnie widząc takie panie, które zatruwają okolice i niektórzy się na nie wkurzają, ale jak ktoś z nimi porozmawia, to nie wyobrażam sobie, jak może nie wykazać się empatią. No, próbowałam jakby połączyć te konkretne gospodarstwo domowe, właśnie tą seniorkę z ekodoradcą. I okazuje się, że mamy z tym problem, bo na dzielnicy jest na przykład właśnie jeden, maksymalnie dwóch ekodoradców, w którym kończy się umowa w grudniu, a w momencie, kiedy mamy największy problem właśnie ze smogiem, kiedy to widzimy, czujemy i już nawet osoby, które wypierają związek pomiędzy jakością powietrza wynikającą z tego, że palimy czym popadnie, a zdrowiem. No akurat w styczniu, lutym i marcu to bardzo jest szansa, że te kropki się połączą gdzieś tam, ale wtedy właśnie nie mamy dostępu do ekodoradców, czyli jeżeli chcemy pomóc tym osobom borykającym się z ubóstwem energetycznym, to się okazuje, że nie ma, no chyba, że mamy dużo środków, żeby opłacić sobie takiego ekodoradcę prywatnie, dlatego że on akurat wtedy nie jest finansowany, bo trwają przetargi, żeby zdobyć środki na finansowanie i dopiero znowu od marca można takim osobom pomóc, ale znowu to musi być osoba, która nie tylko zajmie się termomodernizacją, ale która jest też psychologiem, która spojrzy na ten konkretny przypadek tej właśnie osoby i z pomocą środka pomocy społecznej przebrnie, to jest po prostu bardziej skomplikowane niż gry komputerowe dla mnie, ale przebrnie przez największe stadia skomplikowalności, żeby rozwikłać tak i pomóc osobie, która no z pozoru jest być może tak trucicielem w okolicy i ignorantem, ale tak naprawdę to jest cała ludzka historia i podobnie, naprawdę podobnie jest krajakowane wpływne. Każdy przypadek jest inny, ale tam jest bardzo dużo podobieństw. No, może tutaj postawię kropkę. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się do końca panelu, ale jeszcze pozwolę sobie zagospodarować 2-3 minutki na ostatnie takie pytanie. Szybkie i konkretne, transformacja energetyczna i społeczeństwo. Chciałabym poprosić panie o to, abyście podzieliły się z nami skojarzeniami, o czym kojarzy się panią transformacja energetyczna w kontekście społeczeństwa. Powiedzmy, że pierwsze trzy skojarzenia, które przychodzą panią na myśl, biorąc pod uwagę panie zawodową wiedzę, edukację. Pytanie, czy w ogóle możliwe jest wyłonienie trzech takich konkretnych, jednoznacznych skojarzeń? I chciałabym zacząć może od Kamili. Na pewno z szansą, tak bardzo, bardzo mocno, z szansą, żebyśmy wyszli z tych nierówności, z tych układów, z tego, przepraszam, dziaderskiego systemu, który tak, nie przepraszam. Więc jest szansą i tutaj na wiele, wiele, wiele tematów. Jest też, kojarzy mi się ze zdrowiem i z przyrodą, bo transformacja, która naprawdę wynika z potrzeby troski o ochronę przyrody i ochronę klimatu, skutkuje ochroną zdrowia. Więc to jest totalna rewolucja, jeżeli chodzi o prewencję zdrowia na skalę populacyjną tak naprawdę. Więc szansa, zdrowie, przyroda. Bezpieczeństwo też w dużej mierze. Moje pierwsze skojarzenie z transformacją energetyczną to jest potrzeba transformacji myślenia, tak naprawdę. Ta transformacja przede wszystkim powinna zajść w głowach nas wszystkich, w naszym podejściu do tego, czym jest energia, że to nie jest po prostu włączenie guziczka, ale że to włączenie tego guziczka czy pieca ma konsekwencje dla tak naprawdę całej ludzkości, ale też transformacja w głowach decydentów, transformacja myślenia o właśnie o tej silosowości, o którą tak powtarzam troszeczkę jak taką mantrę, ale naprawdę w jakby mojej drodze jako osoby, która ma background polityczki społecznej i w tym świecie ludzi od energii i klimatu okazuje się, że jakby ten aspekt społeczny jest hasłem, a nie ma głębszego zrozumienia, głębszego wejścia i rzeczywiście widzenia tego człowieka w najtrudniejszej sytuacji. Transformacja energetyczna to dla mnie jest, już w sumie to powiedziałam, przede wszystkim też transformacja społeczna. Transformacja społeczeństwa i przede wszystkim jakby
waga tej troski o ludzi w najtrudniejszej sytuacji. Oczywiście polityki europejskie mają to hasło leave no one behind i tak dalej, ale mam poczucie, że to jest w dużej mierze coś, co jest na papierze, a naprawdę takie przekrojowe rozwiązania nie funkcjonują dobrze. I transformacja energetyczna, powiem szczerze, to jest dla mnie też kobieta. Dlaczego kobieta? Bo tak naprawdę w tym, to co już Kamila wspomniała, troszeczkę dziadersowym podejściu, tam gdzie pojawiają się kobiety, nawet teraz jak patrzę na Ministerstwo Klimatu, jest daleko od ideału, ale widać rzeczywisty taki tą wrażliwość i wysiłek, próbę po prostu połączenia kropek. Wczoraj ministra Zielińska rozmawiająca z górnikami, z górniczymi związkowcami, byłam naprawdę dumna, jak sobie radziła i jak po prostu potrafiła nawiązać dialog, więc myślę, że transformacja energetyczna w naszych rękach. Dobrze, to ja mam najtrudniejsze zadanie. Ale tak, na pewno chciałabym tutaj podbić dwie kwestie, o których Kamila i Ola już powiedziały. Pierwsza z nich to jest transformacja, to jest proces. No oczywiście potrzebujemy szybkiej zmiany, ale to, żeby ta szybka zmiana nastąpiła, my musimy trochę przeprocesować nie tylko sposób naszego myślenia, jak Ola powiedziałaś, ale też sposób naszego działania. I takie często metodami, trudno jest robić duże kroki, często małymi krokami. Małymi zmianami, które możemy wprowadzać w takim naszym codziennym funkcjonowaniu, możemy osiągnąć więcej niż myśląc o tym, czekając na jakieś wielkie nowe technologie, które powstaną, albo wielkie zmiany, które się zadzieją jakoś tak kiedyś, albo ktoś nam powie, jak to zrobić. Druga rzecz, którą tutaj myślę też dobrze wybrzmiała i też o tym Kamila i Ela mówiła, ale też w tej pierwszej rozmowie, transformacja jest bardzo mocno zakorzeniona z taką troską, tak? To słowo dzisiaj mi się szalenie spodobało na samym początku. Z taką troską, z takim myśleniem także i dostrzeganiem tej drugiej osoby. I dostrzeganiem tego, że nie każdy w tej drodze ma tak samo łatwo. I w związku z tym musimy dopasowywać narzędzia, którym się posługujemy, do tych, którzy będą mogli, czy którzy wymagają wsparcia na wieczór. Tak, to jest kwestia nierówności. Ale to jest też kwestia dostrzeżenia właśnie tego, co się dzieje w naszych lokalnych społecznościach. I dla mnie transformacja energetyczna jest bardzo o wspólnocie. Dlatego, że nawet jeśli pomyślimy, co się dzieje też od tej strony czysto technologicznej, my przestajemy myśleć o tym, że wytwarzamy energię w wielkich molochach, zaczynając myśleć o tym, że wytwarzamy energię w naszych lokalnych społecznościach. I transformacja jest także o tym, że mamy szansę na to, żeby odnowić więzi społeczne i mamy szansę na to, żeby zacząć działać bardzo lokalnie w naszych bardzo bliskich sąsiedztwach i w ten sposób budować tę siłę. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim naszym panelistkom za niezwykle wartościowe wypowiedzi i głębokie spojrzenie na tak złożony temat, jakim jest ubóstwo energetyczne. Dzisiejsza rozmowa zdecydowanie pokazała nam, jak ważne jest łączenie perspektyw różnych grup społecznych, a także systematyczne podejście, które ma szczególne znaczenie dla naszej przyszłości. Dziękuję naszym mówczyniom, doktorce Joannie Mazurkiewicz, Aleksandrze Krugły i Kamili Kadzidłowskiej za inspirującą rozmowę oraz Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zainspiruje nas do podjęcia kolejnych kroków w kierunku sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej. Także dziękuję w imieniu Green Ref Institute i European Femme Institute za to, że możemy trzymać stronę kobiet w debacie klimatycznej. Dziękuję ślicznie. I jeszcze specjalne podziękowania dla Igi Woźniak, bez której ta debata by się nie odbyła. Dobra, część osób poszło na przerwę, ale my już zaczniemy kolejną debatę. Mam nadzieję, że tu się zejdą wszyscy powolutku z powrotem. Przypominam, że będzie też długa przerwa godzinna po tej debacie, także nie ma pośpiechu. Nasza ostatnia debata nosi tytuł Dlaczego feministki powinny walczyć o prawa zwierząt? Ponieważ wspólnie z moimi gościniami będziemy was przekonywać, że systemowa opresja wobec kobiet i zwierząt jest ze sobą ściśle powiązana. Wierzymy też, że nie da się osiągnąć ani celów ruchu feministycznego, ani prozwierzęcego bez solidarności między nami, ani też bez solidarności międzygatunkowej, którą będziemy dzisiaj przez wszystkie przypadki odmieniać.
I chciałabym zacząć od przemocy, bo to jest taka najbardziej oczywista, czy znana niektórym osobom zależność między prawami kobiet, prawami zwierząt. Ale zanim to zrobię, to przedstawię wam dr Dorotę Łagocką, pierwszą gościnę, historyczka sztuki, kulturoznawczyni, wykładowczyni i koordynatorka kierunku antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Joannę Wiśniewską, filolożkę i tłumaczkę przysięgłą, która działała w ogólnopolskim strajku kobiet w Radzie Konsultacyjnej do Spraw Praw Zwierząt. I witam Elwirę Stettner, artystkę sztuk wizualnych, której wystawy możecie zobaczyć tutaj w kuluarach. Zapraszamy do oglądania jej też w przerwie. Zacznę od tego, że przemoc wobec kobiet i zwierząt idzie w parze. Liczne badania to pokazują, od lat wykazują taką krzyżowość tej przemocy. Przemoc domowa jest zwykle wspólnym doświadczeniem kobiety, dziecka i zwierzęcia z rąk tego samego oprawcy. Z kolei znęcanie się nad ukochanym zwierzęciem bywa też formą psychicznego znęcania się nad partnerką dodatkowo. Uzyskanie pomocy z kolei, dochodzenie swoich praw w sądzie, zarówno w przypadku poszkodowanych kobiet i zwierząt, jest analogicznie niezwykle trudne, czasami wręcz niemożliwe. Wreszcie okrutne traktowanie zwierząt bardzo często zwiastuje przemoc i agresję wobec ludzi i odwrotnie. Przemoc wobec kobiet bardzo często oznacza, że zwierzę też jej doświadczyło. I ty, Joanno, jesteś osobą, która dosyć pilnie śledzi najnowsze badania dotyczące tej zależności między przemocą wobec kobiet a wobec zwierząt. Jak wspomniałam, wiemy już z badań, że jeden rodzaj przemocy towarzyszy drugiemu. I czy mogłabyś nam troszkę więcej o tej zależności opowiedzieć, ale przy okazji też zdradzić, jak powszechna jest przemoc wobec zwierząt w społeczeństwie generalnie? Bardzo dziękuję, Karolina, za to pytanie. Rzeczywiście, zanim w ogóle zaczniemy mówić o przemocy wobec zwierząt, musimy się zastanowić, czym ona jest, tak? Czym ona jest? Jeżeli za przemoc wobec zwierząt, no pierwsze skojarzenie, nie wiem, kopnięcie psa, to o czym czasami czytamy w prasie, ktoś wyrzucił kota z piątego piętra, tak? Nie. Przemoc wobec zwierząt jest dostępnym społecznie sposobem działania. Większa część tej przemocy jest w pełni legalna. Pod nazwą przemysłu spożywczego na przykład, tak? Jeżeli zejdziemy, powiedzmy, poziom i w tej formie przemocy wszyscy, albo prawie wszyscy, oprócz wegan i weganek, biorą udział. To oczywiście nie jest bezpośredni udział, no ale jakiś tam pośredni gdzieś tam składają zlecenie na tę formę przemocy. Straszną, tak? Która implikuje komory gazowe na przykład, która jest zorganizowana, jest systemowa, jest instytucjonalna. Jeżeli pójdziemy piętro niżej na przykład, już przejdziemy sobie do tej podstawowej komórki społecznej, którą jest rodzina, no to co jest tą przemocą wobec zwierząt? Dalej tylko kopnięcie psa, a zastawienie pułapki na myszy? Czy to jest przemoc? Jest. Czy za taką zostaje, czy za taką jest społecznie uznawana? No nie. Czy na przykład... Okej, okay, dobrze, tu się zatrzymamy. Jeżeli się skoncentrujemy na tych formach takiej właśnie przemocy bezpośredniej wobec zwierząt najczęściej towarzyszących, wokół której tutaj będziemy dzisiaj, znaczy o której ja sporo będę dzisiaj mówiła, to rzeczywiście, tak jak o ile nie jesteśmy zazwyczaj skorzy do tego, żeby nadawać im, żeby być jakoś szczególnie egalitarnymi wobec nich, to tutaj, kiedy zaczyna się przemoc w rodzinie, jesteśmy niezmiernie egalitarni, bo one dostają pierwsze, krótko mówiąc. Dlatego, że żaden kraj na świecie nie uznał podmiotowości zwierząt pozaludzkich, którą one oczywiście posiadają, tylko przyznanie tego, że ją posiadają, spowodowałoby totalną rewolucję społeczną, tak? W związku z czym zwierzęta nie mają praw, mają ochronę prawną, to nie jest to samo. Więc ta forma przemocy w rodzinie najczęściej pozostaje bezkarna. Teraz przechodząc już do, a poza tym jeszcze wychodząc poza statystyki wiktymologiczne, czyli takie, które zajmują się ofiarami, w tych
statystykach po pierwsze zwierzęta nie są uwzględniane, po drugie na pewno nie są uwzględniane zwierzęta, które nie mają statusu towarzyszących. Jeżeli ktoś hoduje króliki i je zabija, to czy to jest przemoc? Tak, to jest przemoc. Więc tutaj musimy to sobie na początku wyjaśnić, żeby przejść do tej przemocy krzyżowej. I rzeczywiście, jeżeli dochodzi do przemocy w rodzinie, to tak jak mówiłam, zwierzęta są najczęstszymi jej ofiarami. Karolina wspomniała o przemocy krzyżowej. Ja chciałabym powiedzieć o przemocy tak zwanej przeniesionej, zwanej również przemocą zastępczą, która polega na tym, że sprawca przemocy, który chce skrzywdzić swoją ludzką ofiarę, robi to w ten sposób, że grozi, że skrzywdzi albo krzywdzi istotę dla niej ważną. To może być dziecko, to może być osoba z rodziny, ale najczęściej jest to oczywiście kto? Zwierzę. I tak jak w poprzedniej debacie była mowa o tym, że tutaj ta niepewność ekonomiczna przytrzymuje skutecznie kobiety przy oprawcach, przy sprawcach przemocy, przy przemocowych partnerach. Tutaj jest podobnie, że po prostu kobiety bardzo często, jeżeli to one są ofiarami tej przemocy, pozostają z przemocowymi partnerami, narażając swoje zdrowie i życie, po to, żeby chronić zwierzę, po prostu nie chcą pozostawić go bezbronnego, tak? Jeżeli zdecydują się uciekać z tego miejsca, w którym doznają przemocy, ze swojego domu własnego, no to wówczas muszą to zwierzę najczęściej pozostawić, dlatego że w ośrodkach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie nie można mieć ze sobą zwierząt. I wówczas te zwierzęta doznają tak zwanej wiktymizacji wtórnej, tak? Dlatego że osoba, która się nimi zajmowała, opiekowała, tej opieki nie może sprawować. A jeszcze chciałabym dodać właśnie, bo tutaj o tym też wspomniałaś, to byłoby mi uciekło. Istnieją również badania, bo tutaj wiele badań pokazuje ten związek. Szukamy takiego systemu wczesnego ostrzegania. Kiedy możemy się spodziewać, że wydarzy się, że dojdzie do przemocy w stosunku do ludzi, którą uznajemy za istotniejszą, bo samych siebie uznajemy za istotniejszych, niż przemoc wobec zwierząt. I istnieją badania, które łączą właśnie, które mówią o tym, że przemoc wobec zwierząt jest predyktorem, czyli właśnie takim czerwonym światłem, które się zapala, że może dojść do przemocy wobec ludzi. Jest dwóch badaczy, którzy piszą o tym, że niekoniecznie. To jest Hal Herzog, profesor psychologii na Uniwersytecie w Północnej Karolinie i Justine Marceau, profesor prawa na Uniwersytecie w Denver bodajże. I oni mówią o tym, że niekoniecznie, dlatego że przemoc wobec zwierząt jest tak powszechna społecznie, jest zjawiskiem tak powszechnym, że możemy przyjąć jakiekolwiek kryterium tworzenia grupy, to mogą być osoby stosujące przemoc wobec ludzi. To mogą być fryzjerki w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. To mogą być studenci Harvardu i znajdziemy tam porównywalną liczbę osób, które dopuściły się w swoim życiu przemocy wobec zwierząt. Mówimy o przemocy, nie możemy w tej sytuacji nie powiedzieć o języku, która tę przemoc ułatwia, utrwala panujące stosunki władzy, umniejsza doznawaną krzywdę też i robi to w sposób też analogiczny wobec kobiet i wobec zwierząt. Od końskich zalotów, przez wyśmiewanie feminatywów, powtórne wiktymizowanie ofiar gwałtów, po tak zwane humanitarne zabijanie zwierząt, ale też nieskończoną liczbę eufemizmów na ich śmierć, które tu wymienię tylko kilka. Regulacja gatunku, terminowanie, odstrzał, ubój, utylizacja, tępienie, likwidacja stada i wiele, wiele innych. Patriarchat, jak mówiłam przy pierwszej debacie, czyni sobie ziemię poddaną. Obejmuje to kobiety, zwierzęta i całą przyrodę.
język patriarchalny robi też jeszcze jedno. Otóż obraża kobiety nazwami zwierząt. Kobieta może być nazwana kurą domową, głupią gęsią, kwoką, wredną małpą, flądrą, szarą myszką, żmiją, modliszką, czy po prostu suką. I sformułowania też są używane w celu poniżenia kobiet, tak jakby wszystko to, co jest zwierzęce i wszystko to, co jest kobiece, było obraźliwe. Pytanie dlaczego? I tu chciałam spytać ciebie, Doroto, o co jeszcze robi język w kontekście przemocy wobec kobiet i zwierząt, oprócz tego, co już wymieniłam. Jeśli chodzi o to, co wymieniłaś, to tylko się odniosę do tego, że warto zauważyć, dlaczego to się dzieje. Czyli właśnie, że te określenia zwierzęce w stosunku do kobiet, dlaczego właściwie one są obraźliwe? Dlatego, że nie szanujemy zwierząt, dlatego, że zwierzęta postrzegamy jako gorsze. I dlatego one, określenia zwierzęce służą jako narzędzie odbierania godności, deprecjonowania, poniżania i tak dalej. Mają taki charakter no, pobłażliwo-pogardliwy najczęściej. To są takie elementy tego języka patriarchatu, który obraża kobiety porównaniami do zwierząt. No ale w ogóle przez stulecia w wielu miejscach na świecie nadal kobiety są postrzegane w ogóle jako bliższe zwierzętom, jako nie całkiem ludzie drugiej kategorii, są redukowane często do cielesności, postrzegane jako mniej rozumne, mniej refleksyjne, niezdolne do wyższej duchowości, niezdolne do podejmowania racjonalnych decyzji. No jeśli spojrzymy na naszą europejską historię, to się działo, a w niektórych miejscach na świecie nadal trwa. No i też przypisuje im się instynkty, choćby macierzyński. Biologizuje się je wtedy, kiedy ma to uzasadniać władzę nad nimi, przewagę, przemoc, a jednocześnie dezawuuje się taki cielesny wymiar człowieczeństwa, wiążąc go z tym, co stereotypowo widziane jest jako niskie, nieczyste, okresem, porodem, seksem, grzechem. No ale chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli też innemu aspektowi, który może być dla nas trochę trudniejszy, bo tutaj musimy przyjrzeć się sobie, czyli temu, jak feministki, osoby feministyczne używają metafor zwierzęcych w znaczeniu pejoratywnym. Najbardziej rozpowszechnione jest chyba określenie męska szowinistyczna świnia. O złym traktowaniu kobiet mówimy, że jest nieludzkie. O mężu, który skatował żonę, że zachował się jak zwierzę. O gwałcicielach, co za zwierzęta. O molestujących seksualnie, że świnie. O człowieku okrutnym, że bydle. Mówimy o zezwierzęceniu w przypadkach zła ludzkiego, wyłącznie ludzkiego, właśnie ludzkiego, jak na przykład obozy koncentracyjne czy zagłady. Taki język jest używany w mediach, także tych o profilu profeministycznym, mediach społecznościowych, prywatnych rozmowach, na każdym kroku, nie mówię, że zawsze ze złą intencją, to po prostu jest powszechne. Ale w ten sposób wypowiadają się też kobiety i ludzie chcący piętnować zło. I nawet jeśli meritum jakiegoś tekstu, komentarza jest słuszne, dotyczy jakiegoś ważnego problemu, no to jednak warto byśmy dostrzegały, że w takim języku ukryte jest deprecjonowanie zwierząt. Że ten pierwiastek zwierzęcy w człowieku jest utożsamiany z tym, co złe w człowieku. Ale właśnie w człowieku jest to zło, o którym mówimy. Więc namawiam do tak, żeby nam na Facebooku ręka zadrżała, kiedy piszemy na klawiaturze tego typu określenia. No i w języku często zakodowana jest dewaluacja kobiet, jednak piętnując ją, no właśnie nie powielajmy tych antyzwierzęcych schematów. Czyli powiedziałabym tak, nie krytykujmy szowinizmu płciowego, jednocześnie jakby rozpowszechniając i sankcjonując szowinizm gatunkowy. Czyli spróbujmy rozkodować takie wyrażenia, zastanowić się, czy przypisywanie zwierzętom ludzkiego zła, w tym seksizmu, w ogóle ma sens. Czy taka metaforyka jest w ogóle adekwatna? W gruncie rzeczy ta językowa dezawuacja w stosunku do kobiet i zwierząt ma źródło w tym samym paradygmacie, patriarchalnym paradygmacie. I stosując tę metaforykę o pejoratywnym wydźwięku, powielamy właśnie ten schemat myślenia,
który uprzedmiatawia kobiety i zwierzęta. Tak sobie pomyślałam, że może takim narzędziem właśnie pracy z językiem jest przechwytywanie tych inwektywów od zwierzęcych przez nas, osoby identyfikujące się, czy przez społeczeństwo identyfikowane jako kobiety, samice, suki, maciory, kury domowe, kwoki, świnie i tak dalej. Możemy to robić, wtedy nas to nie obrazi. Na mnie kiedyś moja znajoma powiedziała, że mam uśmiech jak koń. Mnie to nie obraziło. Tak, ja też chciałam dodać, ja bardzo lubię kwestie językowe i lubię właśnie przyglądanie się językowi, jestem filolożką, więc nie mogło być inaczej, zajmuję się językiem, więc tak, pewnie oczywiście się zgadzam, ale też swego czasu to było bodajże dla Wolnej Biblioteki, mówiłam, oni mnie poprosili o wykład, o pogadankę, wolę powiedzieć, na temat właśnie języka, który próbuje obrażać kobiety w ten sposób i w jaki sposób, proszę mnie, żebym powiedziała o tym, w jaki sposób język staje się jednym z narzędzi opresji, tak? I ja ten wykład zatytułowałam, czy tą pogadankę zatytułowałam, jaki jest problem z byciem suką? Jaki jest problem z byciem suką, tak? I po prostu w ten sposób chciałam, zrobiłam, wydaje mi się, dokonałam tego właśnie przechwycenia. To ja tylko króciutko dodam właśnie tak, że pisałam kiedyś artykuł naukowy o filmie, w którym bohaterką była właśnie suka. I to był artykuł naukowy do takiego czasopisma poważnego i tak napisałam odruchowo suczka, a potem się zastanawiam, ale właściwie dlaczego ja zdrabniam, prawda? Co złego jest w operowaniu tym słowem suka? No, pies płci żeńskiej po prostu i użyłam tego określenia i przyzwyczaiłam się do niego. To jest kwestia jakiegoś przełamania po prostu. Tak, bo uczy się nas, że te określenia są obraźliwe. To nie są tylko zresztą nazwy zwierzęce, to są też czynności zwierzęce, bo o kobietach mówi się, że kwiczą, gdakają. Mnóstwo jest też takich określeń właśnie, które się biorą z zachowań zwierzęcych i są przypisywane kobietom jako coś obraźliwego. Mówiłyśmy o języku jako o takim narzędziu umniejszania krzywdy, normalizowania krzywdy też na różny sposób. I tutaj chyba nie można nie wspomnieć też o tym, jak się socjalizuje dzieci do tej krzywdy, która jest totalną normą społeczną. I pomyślałam, że to jest dobre miejsce, Elwira, żebyś powiedziała o swojej wystawie troszeczkę, która dokładnie to portretuje. Skupiasz się szczególnie na krzywdzie wobec samic pozaludzkich, dlatego że ta krzywda jest jednak szczególna ze względu na płeć właśnie. No tak, może jak obejrzymy tę wystawę, którą przygotowałam specjalnie na nasze dzisiejsze wydarzenie, to trudno tam patrzeć na te fotografie jako na zabawki dziecięce, bo zabawki są w tym przypadku aktorami i aktorkami, które odgrywają rolę prawdziwych zwierząt, doświadczających przemocy z rąk ludzkich. Ale punktem wyjścia do tej wystawy, do tego cyklu fotografii jest kolekcja zabawek, nad którą pracuję już od paru lat. Zbieram zabawki, które odzwierciedlają przemocową normę społeczną związaną z przemocą wobec zwierząt. I to są różnego rodzaju takie zwyczajne, zupełnie codzienne zabawki dziecięce, często najczęściej produkowane przez duże koncerny zabawkarskie, takie sprawdzone, którym ufamy, które po prostu zawierają te właśnie motywy związane z przemocą, ale ich nie rozpoznajemy. No i to może być na przykład zestaw, taki figurka konika z jeźdźcem, albo no, na przykład gospodarstwo, prawda? Zwierzątka na wsi. No, są takie bardzo popularne zestawy i tematy właśnie zabawek dedykowanych dzieciom. No i to są właśnie świnki, kurki, krówki. Oczywiście wszystko jest bardzo ładnie, tej przemocy w ogóle nie widać. Ta przemoc jest ukryta gdzieś między wierszami. Na przykład jest jeden taki zestaw zabawek, który jest bardzo, bardzo niewinny, jeżeli nie przyjrzymy się jemu uważnie. Nie będę nazwami rzucać i markami, ale na przykład jest klocek przedstawiający krówkę. Do tej figurki krówki należy, jest przypisany klocek z przedstawieniem, z takim nadrukiem butelki mleka. Jest figurka kury, do której jest specjalny klocek z obrazkiem przedstawiającym jajka.
Jest figurka baranka i obok jest klocek z wełną, z kłębkiem wełny. Jest figurka świni bez klocka. Jakby nic tam, tam nie ma przemocy, prawda? Nie ma bezpośrednio pokazanej przemocy, ale ona jest obecna na przykład w przemilczeniu. To też jest ciekawe i takie zestawy mam w swoich zbiorach, ale są też zabawki, które mogą zadziwiać swoim realizmem. Jedną z takich zabawek, które są wciąż produkowane, to jest współczesna zabawka, też bardzo znanej firmy, to jest zabawka przedstawiająca realistyczny model ciężarówki do przewozu bydła. Taka, którą czasami widujemy prawdziwą na ulicach. No i to jest model po prostu w skali 1 do 16, czy iluś tam bardzo określona. Ona jest bardzo realistyczna, ona ma nawet, jest wyposażona w środku, w tej naczepie znajduje się poidło. Wygodna rampa, po której zwierzęta mogą wejść do środka. Zresztą tak producent o tej zabawce mówi. Zwierzęta wygodnie mogą wejść do środka po rampie do samochodu, ale jest sprzedawana z figurką, z jedną figurką krowy. No i znowu, mamy po prostu narzędzie do przemocy. Znamy te samochody, przerażające po prostu. Zabawka jest przerażająca w swym realizmie. Jednocześnie jest tam znowu zastosowana manipulacja. Już nie przemilczenie, ale po prostu manipulacja. Dziecko dostaje informację, że krowa jest przewożona w bardzo wygodnym, dużym pomieszczeniu, wyposażonym we wszystko, co jest potrzebne. Dokąd? Obejrzałam reklamy, dowiedziałam się, dokąd te zabaweczki można przewieźć. Oczywiście jadą na pastwisko. No i to są tego typu zabawki. Są też budki cielęce, realistyczne. Bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście mnóstwo zabawek przedstawiających figurki, w ogóle zwierzęta w cyrku. Ten motyw, to już się zmienia. Zwierzęta w cyrku to była bardzo popularna zabawka jeszcze w latach 80., 90. Na początku lat 2000 ten temat już znika. W zasadzie koncerny zabawkarskie, takie typu Lego i tak dalej, wycofują się, Playmobil wycofują te zabawki. To już są takie zabawki bardziej kolekcjonerskie, ale mniejsze firmy, które trochę nie nadążają za trendami, wciąż powtarzają te wzorce. Także można kupić puzzle, książeczki właśnie z motywem na przykład niedźwiedzia jeżdżącego na rowerze, konia do woltyżerki, słonia balansującego na piłce. To wciąż jeszcze jest. To chyba dobry moment, żeby przejść do uprzedmiotowienia. Uprzedmiotowienia kobiet i zwierząt, bo ma ono bardzo długą historię, tylko rzadko patrzymy na to jednocześnie. Patrzymy na uprzedmiotowienie kobiet w przestrzeni publicznej, jako obiekty seksualne najczęściej, albo jako dostarczycielki darmowej opieki. To bardzo wyraźnie widać w reklamach wszelkiego typu. Z kolei zwierzęta traktowane są analogicznie w przestrzeni publicznej jako przedmioty, jako produkty w esencji. Jeżeli spojrzymy na reklamy, to bardzo dobrze tam widać tę zależność. Kobiety często są prezentowane tylko jako części składowe własnego ciała. Są najazdy kamery na poszczególne części ciała kobiet. Kobiece ciało reklamuje różne absurdalne rzeczy, samochody, napoje energetyczne. Była taka słynna reklama, bardzo przemocowa. Zwierzęta dokładnie tak samo są czasami wręcz opisywane częściami swoich ciał, które mają służyć człowiekowi. To uprzedmiotowienie idzie w parze. Jeżeli spojrzymy co więcej na chów przemysłowy zwierząt i na los samic w tym chowie przemysłowym zwierząt, to zobaczymy przerażający obraz serialu Podręczne razy 20. Chciałam cię zapytać, Dorota, bo ty często mówisz o tym, jak się ma integralność cielesna kobiet do przemocy wobec samic innych gatunków niż ludzie. No więc cielesność w dyskursie feministycznym ma długą historię, jak wiemy. Autonomia seksualna kobiet i antykoncepcja była takim kamieniem milowym na drodze do uzyskania przez kobiety praw. To znaczy bez samostanowienia o sobie w tej sferze, realizacja praw we wszystkich innych sferach życia jest w praktyce niemożliwa. Albo możliwa tylko w jakimś niewielkim stopniu. No i w niektórych kwestiach zachodni feminizm jednak wykazuje taki brak empatii i zaangażowania, kiedy dyskryminację usprawiedliwia się w różny sposób, także wobec ludzi, tutaj mówię wobec kobiet, na przykład usprawiedliwia się odmiennością kulturową. Ale ten brak empatii i zaangażowania zachodniego feminizmu ujawnia się z największą siłą właśnie w stosunku do samic innych gatunków niż Homo sapiens. Matki krowy, matki kury, matki świnie, matki ryby, matki wszystkich kręgowców to istoty doznające. Szczególnie może szczególna taka wspólnota łączy nas z samicami innych ssaków.
które są przymusowo zapładniane raz za razem, dopóki ich ciała nie są zbyt zniszczone, wtedy zostają zabite. Matki, które ciąże spędzają w przemysłowych hodowlach, ciąże spędzają na metalowej kratce wśród betonowych ścian bez światła słonecznego, w smrodzie i opryskach na insekty. Matki z nadwyrężonymi narządami rozrodczymi, którym odbiera się i zabija dzieci. Matki z obolałymi wymionami, które podłącza się do dojarek, by nie przestawały dawać mleka. I czy feminizm, który odwraca od tego wzrok, nie jest przepełniony hipokryzją? Chciałabym, żebyśmy sobie to pytanie dzisiaj zadały. W ramach kampanii Rodzić po ludzku wiele właśnie mówiono o przedmiotowym traktowaniu rodzących kobiet, o ich ubezwłasnowolnieniu, o ignorowaniu ich samopoczucia. Od tamtej pory wiele udało się wywalczyć w tej sprawie, ale w przypadku zwierzęcych matek no niewiele się udało wywalczyć i właściwie no, te wszystkie rzeczy są doprowadzone do skrajności. Zgodnie z wiedzą naukową, zwierzęta mają centralny układ nerwowy i doznają fizycznego bólu, tak samo jak my, odczuwają radość, strach i smutek. Przynajmniej te wszystkie gatunki, o których tu mówiłam i właśnie te, które są przedmiotem przemysłowej hodowli najczęściej. Ale odczuwają też radość, strach i smutek i kształtują emocjonalne więzi z potomstwem. No więc czy w takim razie czym staje się feminizm, który lekceważy takie akty skrajnej przemocy seksualnej i rozrodczej? Feminizm, który nic sobie nie robi z tego, że miliony kurzych dzieci, maleńkich kogucików są mielone żywcem każdego dnia, bo nie dadzą jajek. I no tak myślę sobie, że niektórzy mogą pomyśleć, że ja dramatyzuję trochę, że podchodzę do tego emocjonalnie, ale właśnie problem w tym, że nie. Problem w tym, że to jest w gruncie rzeczy stwierdzenie suchych faktów, nazwanie po imieniu tego, co się na co dzień legalnie odbywa na całym świecie. No więc na koniec taki może właśnie postulat, żeby nie operować ani językiem deprecjonowania zwierząt, odbierania im podmiotowości, ani eufemizmami, tylko właśnie nazywać rzeczy po imieniu i spróbować mówić o tym wszystkim takim językiem międzygatunkowej, feministycznej wspólnoty. Przepraszam, że tak się dorywam do mikrofonu, ale znowu Dorota powiedziała coś takiego, co jest mi bardzo bliskie, ponieważ moja wystawa nie jest o zabawkach. Moja wystawa jest właśnie o tym, o czym powiedziałaś, o doświadczeniu samic innych gatunków, świń, kur, wielu, wielu innych krów, wielu innych gatunków. Ona odwołuje się do, moim narzędziem jest empatia i ona odwołuje się do doświadczeń moich własnych jako samicy, jako matki, jako osoby, która doświadczyła karmienia. Myślę, że nawet nie jest potrzebne to doświadczenie, żeby wyobrazić sobie, jak silną więź nawiązuje matka ze swoim potomstwem w tych pierwszych dniach czy momentach życia potomstwa. Jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje świnia karmiąca swoje prosięta. Jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje krowa, kiedy karmi. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje świnia, kiedy odbierają jej te prosięta, ponieważ to może zrozumieć tylko kobieta, która straciła dziecko. Joanna, jeszcze coś chciałaś dodać? Tak, chciałam dodać. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. O tym wszystkim jest siostrzeństwo międzygatunkowe i które uważam za bardzo, bardzo ważną ideę, pozwalające nam dostrzec te podobieństwa, ale to jest taki najłatwiejszy chyba sposób dostrzeżenia tych podobieństw. Ja bym poszła jeszcze dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o zwierzęta, które są przez nas skrzywdzone, eksploatowane, wykorzystywane, ta forma krzywdy zależy od ich płci. Ale nie wiem, trudno byłoby mi powiedzieć, czy rzeczywiście ta samica jest straszniejsza, to być może zależy od gatunku, tak? I sposobu wykorzystywania, czy straszniejszy, to znaczy to jest w ogóle absurdalne, jest inna, jest po prostu inna, tak? Bo na przykład tak jak mówiła Dorota, koguciki płci żeńskiej są mielone żywcem masowo po prostu i to jak wygląda produkcja jajek, inaczej nie wygląda. Więc
Ja chciałabym po prostu powiedzieć, że feminizm powinien wyjść poza to siostrzeństwo, dlatego że jest ruchem emancypacyjnym, czyli opowiada się za przeciwko jakiejkolwiek formie przemocy, dominacji, takich osi binarnych, które dzielą istoty, dzielą ciała na kontrolujące, kontrolowane czy kontrolowalne, krzywdzące i te, które są krzywdzone, tak? Czy po prostu, no, także to chodzi o cały paradygmat. Chodzi po prostu o cały paradygmat. Jeżeli opowiadamy się przeciwko hierarchii, przeciwko binarnym podziałom, no to musimy je dostać wszędzie. To może być tą osią, może być kobieta, mężczyzna, to może być płeć, może być klasa, może być rasa, a może być również człowiek, nie człowiek. Także to tylko chciałam dodać. Dlatego, że przemoc ma płeć, ale przemoc też ma gatunek. I nie można ignorować jednej opresji, jeżeli się walczy z drugą, to jest połączone. Mam wielką ochotę tą naszą dyskusję spuentować takim pytaniem, czy jako feministki my możemy w ogóle mówić, że walczymy z kulturą gwałtu, jeżeli pozwalamy na to, żeby każdego dnia miliardy samic pozaludzkich były traktowane dokładnie w ten sposób. Jak uważacie? No, jeżeli wykluczamy jakąkolwiek grupę społeczną, w tym zwierzęta, bo uważam zwierzęta za część naszej społeczności, ponieważ sami je wciągnęliśmy do tej społeczności, to jest to i walczymy na przykład tylko o prawa na przykład kobiet albo może jeszcze innych grup ludzkich, to dokonujemy wykluczenia, czyli wciąż pozostajemy w szowinizmie gatunkowym. Po prostu walczymy o własne interesy albo o partycypację w korzyściach wynikających z władzy i dominacji nad innymi. To jest nasz obowiązek. Jako feministki musimy myśleć o wszystkich grupach wykluczonych ponad wszelkimi granicami. Musimy cały czas rozszerzać nasze myślenie o wspólnocie. Dlatego takim motywem przewodnim tej debaty jest cały czas hasło nie ma feminizmu bez weganizmu. I to będziemy powtarzać jak mantrę. Zostało nam niecałe 10 minut, więc chciałam przejść do takich rzeczy troszeczkę bardziej optymistycznych. Może nie w 100%, ale troszeczkę dając takie światełko nadziei. I przenieść się na moment do Hiszpanii. Bo ty, Joanno, często mówisz, że Hiszpania jest jednym z najgorszych krajów dla zwierząt w Europie. Ale jednocześnie to właśnie tam paradoksalnie jest całkiem rozwinięty ten dyskurs o solidarności międzygatunkowej w ruchu feministycznym właśnie. Czy są tam jakieś inspiracje dla polskich działaczek? Czy on jest bardziej rozwinięty? Nie jestem pewna. Istnieją oczywiście, są podejmowane próby takiego bardziej interdyscyplinarnego, intersekcjonalnego spojrzenia na temat feminizmu i połączenia go z innymi ruchami sprawiedliwości społecznej, czyli na przykład właśnie antygatunkowizmem, którego tutaj praktyką będzie weganizm. Ale na przykład, no jako przykład, żeby było optymistycznie, chociaż zaraz miałabym kontrprzykład albo kilka. Mogę podać program, który został tutaj, znowu wracamy do tej przemocy w rodzinie, przemocy domowej, który został wcielony w życie w Hiszpanii kilka lat temu podczas pandemii, dlatego że wtedy bardzo wzrosła przemoc, a to nie tylko w Hiszpanii, to wszędzie, wzrosły bardzo wskaźniki przemocy, tak? No ludzie byli na siebie skazani, nie mieli jak wyjść, coś strasznego, ale nie tylko ludzie. I właśnie hiszpańska taka dyrekcja, to ma nazwę, przetłumaczyłabym jako dyrekcja generalna do spraw zwierząt, praw zwierząt, oni tam dali, no mówiliśmy, że zwierzęta niestety nie mają praw, to jest potworne, ale tak to nazwano. I takie obserwatorium właśnie do spraw przemocy wobec zwierząt utworzyły program, który został wcielony w życie. On polegał na tym, że na takiej właśnie próbie intersekcjonalnego podejścia do tematu tej przemocy domowej i był skierowany wyłącznie do kobiet, które są ofiarami tej przemocy, dlatego że około 70% z nich ma pod opieką zwierzę. No i dzieje się to, o czym już mówiłyśmy dzisiaj, że nie odchodzą od tego swojego przemocowego partnera,
z obawy o zwierzę, właśnie z obawy o to zwierzę, o jego integralność fizyczną, o jego zdrowie i życie. I ten program polegał na tym, że w całej Hiszpanii utworzono sieć domów tymczasowych i kiedy kobieta deklarowała, że jest ofiarą przemocy i że nie ma co zrobić ze swoim zwierzęciem, a boi się o nie, to ono wówczas było umieszczane właśnie w takim domu tymczasowym. No ale teraz, teraz ten gorzki, nie mogę o tym nie powiedzieć, Karolina, przykro mi. Właśnie o tym takim reakcyjnym spojrzeniu feministek na sprawę. Ten projekt spotkał się z najostrzejszą krytyką z czyjej strony? Ze strony feministek. Dlaczego? Dlatego, że feministek lewicowych, progresywnych, no to się na ogół łączy. Hiszpańska dziennikarka i pisarka Elisa Beni napisała w swoich mediach społecznościowych, że to jest w ogóle niepoważne, że to jest frywolne, żeby myśleć o zwierzętach, kiedy giną kobiety, tak? Wydaje się to być podwójnym brakiem empatii, dlatego że no, ofiara przemocy doświadcza beznadziei, doświadcza lęku, bezradności w sytuacji strasznej i kiedy jeszcze ten lęk łączy się z lękiem o ukochaną istotę, no to jest coś potwornego. I że uznawanie zwierząt za rodzinę godzi w ogóle w podstawy naszej cywilizacji naprawdę. I te komentarze, niestety, ten komentarz spotkał się ze sporym poparciem innych feministek. I dlatego to był taki dosyć niekontrowersyjny, wydawałoby się, program, dlatego że były mowy o te zwierzęta towarzyszące, które mają chyba najwyższy status mimo wszystko. No a jednak wzbudził tego typu kontrowersje. Co więcej, ofiary, które myślą o swoich zwierzętach w takiej sytuacji, nazwano ubogimi intelektualnie i humanistycznie. Powiedziała feministka. Nie bądźmy takie. Ale jeszcze jako dyżurna optymistka muszę cię dopytać o jeden, o jeden list, bardzo ciekawy list, który różne znane feministki podpisały do hodowczyń, prawda? List głęboko humanistyczny, obejmujący i zwierzęta, i kobiety, i patrzenie wspólne na prawa. Tak, to było bardzo ważne i bardzo, bardzo piękne. To było kilka lat temu, nie wiem, już teraz nie pamiętam, w tym roku. W ogóle 8 marca w Hiszpanii jest obchodzony zupełnie w inny sposób niż w Polsce. Tam miliony kobiet wychodzą na ulicę. No, dzisiaj nie ma gotowania, nie ma prania, nie ma sprzątania, nie robię nic, idę protestować. I te marsze są naprawdę spektakularne. I co roku zostaje podpisany po takim marszu taki jakby pakt, tak? I któregoś roku, to było jeszcze przed pandemią, to mógł być rok może 2015, może 2016, w tym podsumowaniu tam się znajdują takie postulaty, czym powinien być feminizm, znalazło się, feminizm powinien być antygatunkowistyczny, tak? Powinien opowiadać się przeciwko przemocy wobec zwierząt. I na to odpowiedziały hodowczynie. Hodowczynie, że one się poczuły wykluczone, że one z tego żyją i w ogóle co to ma być. I to miało ta odpowiedź tych hodowczyń miała formę listu otwartego, który został opublikowany w El Diario, taka nasza wyborcza mniej więcej. I na niego odpowiedziały w bardzo piękny sposób feministki, takie właśnie intersekcjonalne i mówiły o tym, o czym my dzisiaj tu mówimy, że nie ma tego feminizmu bez weganizmu. Znaczy jest, bo on jest, ale on jest niespójny. To nie jest w porządku. Musimy zawsze myśleć, jeżeli się opowiadamy przeciwko krzywdzie, przeciwko przemocy, przeciwko uprzedmiotowieniu, to czy w którymś z tych binarnych podziałów nie znajdujemy się po stronie oprawców, oprawczyń? Także to naprawdę była bardzo, już myślę, nie mamy bardzo za wiele czasu, żeby cytować, ale to był bardzo mocny głos w tej dyskusji. I głośny, bo nie był niszowy, prawda? Było nie głośno. Nie, to się pięknie rozeszło i wywołało bardzo ożywioną debatę publiczną, trwającą kilka tygodni. Czego życzymy Polsce. Prawie jak Zalczyk.
Ostatnie pytanie z takich bardziej optymistycznych, kontynuując takie inspiracje dla rodzącego się wciąż jednak ruchu ekofeministycznego w Polsce, to chciałam ciebie, Elwiro, na koniec zapytać, jak łączyć sztukę z feminizmem i z weganizmem jednocześnie? To znaczy, myślę, że wszystkie artystki, które uważają się za feministki, powinny być wegankami, to jest dla mnie po prostu jasne. Niestety dużo koleżanek artystek się ze mną nie zgodzi, no ale może dlatego, że po prostu łatwo jest walczyć o swoje prawa, trochę trudniej rezygnować ze swoich przywilejów. Rezygnujmy z przywilejów. Podsumowując naszą rozmowę, chciałam powiedzieć, że to, co spotyka kobiety i zwierzęta, dzieje się w ramach jednej rzeczywistości, nieoderwanej od siebie, jednej rzeczywistości. I jest pewien wspólny mianownik krzywd, którym jest patriarchalny system opresji. Nazwijmy go po imieniu. Seksizm i szowinizm gatunkowy wzajemnie się uzupełniają i stanowią fundament tego patriarchatu. Zwierzęta potrzebują sojuszniczek, też po to robimy tego typu debaty, ale także kobiety potrzebują społeczeństwa, w którym zwierzęta się szanuje i traktuje z godnością, bo jest to również ważne dla naszego losu i dla naszej sytuacji w społeczeństwie. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata i nasze wspaniałe gościnie zainspirują was do zgłębiania wagi siostrzeństwa międzygatunkowego. Myślę, że mogę też zdradzić, że wszystkie obecne tutaj prelegentki będą też bohaterkami mojej książki, która się ukaże na początku przyszłego roku, która nosi nazwę Feministo-weganizm z ramienia krytyki politycznej. Każda z nich ma tam ważne miejsce w tej książce. I co? I dziękujemy. Jeżeli są jakieś pytania, to chyba... Dobrze, dobrze. Mamy 2 minutki, więc może. Postaram się szybciej niż 2 minuty. Cześć, jesteśmy z Wrocławia, z Magdą Dyderską, nazywam się Wiola Somborska z Fundacji na Rzecz Równości. A propos hiszpańskiego systemu schronień tymczasowych, prowadzimy projekt we Wrocławiu i to jest projekt na razie pilotażowy, w którym schronienia tymczasowe osobom doświadczającym przemocy pozwalamy również zabierać zwierzęta, więc da się i da się to zrobić. To jeszcze bardzo jedna dobra wiadomość, też tego typu, świeżutka dosyć. Feminoteka również uruchomiła taki ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy, gdzie przyjmują zwierzęta. Więc pojawiają się takie. Jeszcze Janna, chciałaś coś dodać? Tak, bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bardzo mnie ucieszyła ta informacja, nie wiedziałam o tym. Ja chciałam jeszcze, bo mało co mi uciekło, a obiecałam, że to zrobię, zaprosić was wszystkie na Marsz Wyzwolenia Zwierząt, dokładnie za tydzień w Warszawie o 13:30, miejsce zbiórki, nie pamiętam z głowy. Gdzie wszyscy będą szli, tam też pójdę. Warszawa, sobota, 14. Tak, tak. Pokażmy, że to jest ważny temat. Przyjmijmy tą przestrzeń, żeby pokazać, że to jest ważne, nie? Dlatego, że jeżeli on nie będzie liczny, niestety będzie demonstracją słabości. Niech to będzie demonstracja siły i pokażmy, że to jest ważne. Wydaje mi się, że już nie będziemy dłużej zwlekać i zagramy na zakończenie tego dnia parę piosenek o kobietach, o zwierzątkach i o klimacie. Chyba, nie wiem, na odwrót. O kobietach, o klimacie, a potem o zwierzątkach. Skunks, piosenka na końcu. Receipts from different parts of the world. The print's almost gone. You say it's a clean slate, but I think that you sold. So here's to all the women in my life. I'm sad for you, and also sorry for myself. Probably won't do much else than you've done.
more. And I'll be telling someone just like me of all the plans I have before I'm gone, like you did before. And then they'll one of them wanted to see the planes, and my mother wanted to be the man. I wonder what's the greatest regret that I will have then. Cause I've been so many people, just not the ones I set out to be. And it's getting kinda late, remembering what could have been is too cruel to me. So here's to all the women in my life. I'm sad for you, and also sorry for myself. Probably won't do much else than you've done, or much more. And I'll be telling someone just like me of all the plans I had before I'm gone, like you did before. And then they'll to all the women in my life. I'm sad for you, and also sorry for myself. I probably won't do much else than you've done, or much more. And I'll be telling someone just like me of all the plans I have before I'm gone, like you did before. And then dziękujemy bardzo. Janku, już mam kostkę. Teraz już będę pamiętać. No to co? Thank you.
dziękujemy bardzo. Na pożegnanie zagramy piosenkę, którą nazwaliśmy Skunks, od tego jak te przepiękne zwierzątka razem gromadzą się i wspierają w ciemnych nurkach i w ciemnych czasach. Ja tu nie mam gitary.
Dziękujemy serdecznie Akcji Demokracja za zaproszenie. Cieszymy się, że byliśmy. No i co? Wracajcie bezpiecznie do domu.